No hello, witam wszystkich serdecznie, siemaneczko. Czyli pogramy sobie w Returninga, gram NoDefa najemnikiem. Tak, po prostu z nudów, że tak powiem. Póki co normalnych serii nie odpalam ze względu na sytuację, jaka się aktualnie odbywa, przynajmniej u mnie na kanale. Także też czemu nie ma kusznika, no to właśnie głównie z tej miary, bo tamto to jest seria, to bardziej taka, nie wiem, może zabawa. Zobaczymy, gdzie się uda, że tak powiem, dojść. Także tak to wygląda. Ja sobie odpalam wszystko, czekajcie. Zaraz będę powitam. Chyba jest za głośna muzyka dalej. Ja ci pierdolę, kto diablo wali po garach. Dobra, chyba powinno być ok. Znaczy streama ogólnie chyba nie pokazuje, nie? Tego co widziałem, sobie zerknę nawet jeszcze. Ale raczej nie pokazuje, raczej nic nie zmienia. No prosto, że tak, pewnie. Jak wejdzie się na kanał, dopiero jak się wejdzie na kanał pokazuje. Ja to mówię, to jest małe znaczenie, bo nie pokazuje go przed samej wpisaniu frazy Kaima, nie? Nie pokazuje, także no... Spoko. Dobra, no ale to się nic nie zmienia, także... Siema Sterowiec, siema Valian, Binio, nickname, witam. Nie wymkniesz się nam. Kurczę, Makłowicz, dziękuję bardzo. Witamy z powrotem wspierających. Dziękuję ci bardzo, stary. Otylius, Kuszu, Izelor, Karpik, Krzysztof, witam się, maneczko. Gnejma witałem. Leśny, Kamil, witam się, maneczko. Sekunda. Co mam być? Kolega pyta, co z Gothic? Był w tle puszczany. W sensie dla... Ten w tle, tak? Na poczekalni. To jest Gothic CryEngine. To jest Gothic CryEngine, który jest w zaawansowanym stadium tworzenia. I prawdopodobnie pewnie też u mnie się na przykład on pojawi. Ja sobie tam śledzę, co tam się ogólnie dzieje. No, powiem tak, ja jestem mocnym tego fanatykiem, bo pięknie to wygląda. Zresztą, no pochczampik po prostu, no ja mega się tym jaram, nie? To wyjdzie, no może w tym roku będzie, nie? Co zgadnę z tą wyspą Polidora, że przy każdej próbie zapisu wywala gry? Nie wiem, sąsiad, nie mam pojęcia, ja słyszałem o tym błędzie, ale nie wiem, ja generalnie nie gram, wiesz, Polidorat w sumie. Także nie jestem ci w stanie powiedzieć ogólnie, co tam się dzieje. Dobra, za przechodzę na scenę. Gramy sobie. Gdzie ja to mam? Podpisałem test, sobie to podpiszę. Najemnik pod Vahanodev. Tak sobie to podpiszę, bo potem z tego nie będę nic wiedział. Ja mam tyle tych backupów Gothica, że nie wiem, co się w ogóle dzieje, nie? Daje, to musi być wieczór. Nawet zauważyłem, jak mi dzień minął. No tak. Nie, wiecie co? Dzisiaj wieczorem sobie na przykład odpuszczę streama. Jakby coś nie będzie w ogóle streama wieczorem. Będzie tylko teraz. Zobaczymy, jak długo. Ale wieczorkiem na pewno już nie będzie. Dobra, siema Dariusz, siema. Dobra, czemu wam nie przechwytuje... Aha! No tak, czemu wam nie przechwytuje gry? Bo nie włączyłem. Dobra. My sobie zaczęliśmy grać wczoraj chwilkę.
Coś tam się udało zrobić. Zobaczymy dzisiaj, co się uda zrobić, nie? Miałem się cię zapytać. Kojarzysz może... Tylko dostawał się trzeci i czwarty dar u Boga? Tej opcji, znaczy mag wody. Quest, za który się otrzymywało specjalny dar na magu wody? Znaczy inaczej, bo Necro ma swój specjalny dar. Mag wody nie ma swojego specjalnego daru. To jest jedna rzecz. A co do maga ognia, mag ognia ma specjalne umiejętności do nauki u twojego. Mag wody ma swój specjalny dar w zbroi, w zbrojach pod maga wody i chyba uzdrowiciela bodajże. I specjalna zbroja ci wypada z maga na pustyni w wieży, wiesz? Taka specjalna zbroja uzdrowiciela ci z niego wypada i ona ma coś takiego, że jak cię uderzą, to ci się zwiększają resy do nawet 600. Także i to jest tam na jakiś tam krótki czas bodajże. Także coś takiego. W takim razie, ale ten ostatni rozdział jadę nowym magiem ognia. No tak, ja powiem szczerze, nie wiem, chce wam się grać serio tak bardzo ten, no. Siódmy rozdział? Siódmy rozdział jest kijowaty. Bardzo. Dobra, idę do domu. Idę do. A właśnie, może by od razu poszedł do Xardasa jeszcze w sumie. Tak zrobimy. Ale muszę z Xardasem pogadać. Bo z tym kłopotliwym strażnikiem bym sobie od razu wykonał. Byłem w mieście. Dobra, z czarnym magiem nie chcemy zostać. Dobra. Ja dzisiaj... Może zostanę tym. Może zostanę najemnikiem. W sumie fajnie by było. Siema Adamek. Zobaczyłem jak wyjdzie. Nie. Wykonałem takie podstawowe questy. Korin jest jeszcze czeladnicy mi tak naprawdę zostali. I z pobiciem Milsa w sumie, albo małego. Zobaczymy w sumie, co będzie. Siema Badę. Siema Wiktor. Co do pracy, miłego dnia. Dzięki Wiktorze, ja również ci życzę. Dzisiaj tak odpaliłem. Wcześniej, znaczy wczoraj też chyba jakieś takie porze odpaliłem. Bodajże, nie pamiętam o której. A faktycznie z NPC-ty się hardo trzymają broni, którą wyciągnęli za pierwszym razem, nie? To jest fajne. Dobra, 200 doświadczenia, fajnie. Mam 7 level. Chwilkę pograliśmy. Chcę Jessiego ostrzec, bo żeby go ten dzban nie zabił. Siema Sukien, siema Tomasz. Ogólnie to na kanale nie widać tych powiadomień w sumie. Zastanawiam się, gdzie jeszcze można byłoby je wklepać, żeby bardziej widoczne te streamki w sumie, nie? Nie mam pojęcia w sumie, tak szczerze mówiąc, bardzo mocno się zastanawiam. No widzę, że nie wiem. Póki co jest straszna stypa, nie? No spokojnie. No. Tylko mówię, wczoraj... Dobra, czekaj, Lobartowi chyba mam dać ten... Aha, i mam od razu... Czemu nie dźwięk z Afrika? Mówię, też nie zamierzam jakoś nie wiadomo jak dzisiaj mówić, że tak powiem, bo jakby nie patrzeć... chciałbym troszeczkę dalej dojść, a... Jak zacznę paplać, gówno dojdziemy. Z tym, że jestem tak przyzwyczajony, bo ja nawet do siebie mówię sam po prostu, tak. Jak se gram, nie? To sam do siebie mówię. Także... Znaczy, że muzyka chyba nie powinna być za głośna. Może raczej tak w tle po prostu.
Dobra. Jestem specjalista. Więc jakbym nie mówił do siebie, to bym nigdy nie mógł się nauczyć tego, że będę musiał mówić cały czas. I ja na przykład jak pamiętam, jak pierwsze streamy zaczynałem jeszcze, to właśnie głównie zacząłem od tego, że mówiłem sam do siebie po prostu. Dobra, bo mam tak, gildy zabójców będę chciał zrobić, tylko muszę się dostać do latarni, nie do latarni, tylko do martwej harpii. I ja mogę iść z laserem Macierewiczem i tak pójdziemy, tak zrobimy. Laser mi oczyści. Siema, Awar, siema. Wstydzę się sam do siebie w domu gadać? Czemu tak? Znaczy, mówię, to jest dobra technika. Powiem wam tak, jak zaczynałem właśnie streamować, no to pierwsze co, to mówiłem sam do siebie, w sensie na tych transmisjach, bo wiadomo, że na początku nie ogląda ci nikt, tak? I masz to prawdopodobieństwo, że ktoś tam zobaczy twój kanał, no i wiadomo, że jeżeli ty nie będziesz nic odzywał, a że nie jesteś rozpoznawalny, no to musisz coś mówić. Ta osoba musi usłyszeć twój głos, musi zobaczyć, czy w miarę jest wszystko, jeżeli chodzi o audio w porządku, o obraz jest w porządku. Wtedy dana osoba na przykład pisze do ciebie cześć, próbuje, czy ty jej w ogóle odpowiesz. I teraz jest w zależności od tego, jak bardzo szybko jesteś w stanie tej osobie odpowiedzieć. To się wiąże oczywiście już też i ze sprzętem, bo jeżeli chodzi o opóźnienie, to jednak fajnie jest, jak go w ogóle nie ma. Wtedy odpowiadasz błyskawicznie, siema Fenix. I w momencie, gdy odpowiedziałeś bardzo szybko tej osobie, odpowiedziałeś jakoś życzliwie, to dana osoba na przykład, no nie wiem, cię zaczyna polubić. Fajnie, że o kurde odpowiedział, spoko, czy coś. A jeszcze lepiej to działa, gdy się ma na przykład dużą widownię i na przykład zauważasz tego potencjalnego odbiorcę, mimo to, że jest dużo ludzi. Kwestia to jest takiego dobrego znaku, wtedy się przyjemnie, nie wiem, danego streamera ogląda, czy daną transmisję. No i jakby ktoś chciał z was kiedyś próbować, to takie naprawdę dobre porady życiowe, ja to z moich obserwacji wyciągnąłem. Siema Siara. Z moich obserwacji, z tym, że u mnie to przyszło bardzo prosto, bo ja nigdy nie starałem się kogoś olewać i raczej patrzyłem na to, żeby mieć kontakt z ludźmi, no i się udało, nie? Siema Marcinie, witam. Także ja zawsze zerkam na ten czat, wiadomo, w takim gotiku czytanie czatu jest dla mnie już coraz prostsze w sumie, nie? Czy nazywałeś się kiedyś Kroal? Znaczy to jest mój nick z CS-a jeszcze. Ja tak, wiesz, to było konto na YouTubie, które się wcześniej tak nazywało. No i tak po prostu po linku zostało, nie? Siaram. Już dlatego właśnie taka dobra porada tego wszystkiego. Jak widać, mówię, ma to jakieś pewne efekty, bo jakby nie patrzeć, no codziennie mimo tego, że siema Michał, że jest jak jest, to zawsze mi ktoś odwiedza. Nie nauczyłem się mięskowania. To ktoś odwiedza, nie? Więc jakby dało to pewne efekty, nie? Wiadomo. Kurde, nie nauczyłem się tam mieszkowania, ale dupa. Dobra, ty do mnie sobie pogadaj. Jak leci, jak nas szczeci. Czy ja mam Ja mam chyba tabliczek, bo ja wtedy... Aha, no tak. No, to się będę musiał jeszcze raz wracać, tak czy siak. No. Dobra, to idziemy i tak czy siak, dobra. Laser nam przeszedł, ale co z tego? Ja tabliczek nie mam w ogóle. Bo niestety... Wczoraj musieliśmy wczytać. No to mogę już zapisać. No. No, sir. Z kimś nie gadałem. A ty, Rengaru, chyba znaku pokoju nie pokazywałem. Dlatego nie mogę zapisywać. Na pewno. No tak. Pewnie teraz będę mógł zapisywać. To się przyda mi ten
zapisek. A ja walnę z własnym doświadczeniem. Film nie gra w to niż ogląda twój streamer. Okej. Okay. No fajnie. Znaczy. Mimo to, ja generalnie wychodzę z tym, że staram się i często właśnie dlatego grałem w tego Returna i często podsyłałem Nickerowi różne pomysły, aby grało się tego Returna najprzyjemniej, że tak powiem. Mam nadzieję, że efekty tego są w sumie widoczne, przynajmniej mam nadzieję. A to miłe, że lubisz mnie oglądać, to jest na pewno pokchamping. Potrzebuję noża na mięsa. Michał Kijewski to tak bym powiedział bardziej nawet amerykańsko już tutaj, bo tytuł już jest No Dev Gameplay, to wiecie, Michał, żeby się dostosować, nie? W ogóle za chwilę będzie tak coś, Michał przyjdzie i tak. Hi all! Chat, you know, man. Wiecie, Michał, tu się próbujesz dostosować do angielskich standardów, bo wiecie, za niedługo zaczniemy prowadzić streamki po angielsku, bo wiecie sami, że nigdy angielski mi nie sprawiał problemów i w ogóle ten akcent i w ogóle wymowa to, a już w ogóle wygląd to jak tylko herbatę mi da ci, myślę, że wtopię się w tłum. Siema Markus. Lubię gazetona, bo czasem można się pośmiać. No i git. Znaczy no wiadomo jak to jest na świecie i na ziemi, że jak się już zna wszystko na pamięć, to już się popełnia tych błędów coraz mniej. Z tym, że no i też jest coraz mniej przy tej grze wkurzania, szczerze powiedziawszy, bo by nie patrzeć, no już za którymś tam ranem już zaczynamy masterować. I ten. Ale na przykład wiem, że na Magu Wody ja będę grał na Nightmarze Plus, bo to też planuję sobie zagrać, to będę się wkurwiał ogromnie, bo to mnie na pewno czeka. Tamten poziom jest tak powalony, że masakra, przynajmniej na starcie. A jeszcze ten mak wody ciężko mi zostać. Ogólnie mak jest w ogóle drogi. Już pomijając to, że magiem wody nauczenie się czegokolwiek będzie XD. Hey, ty. Siema Robson. Witam. Otelo, nie wiem czy cię witałem w ogóle, ale jak nie to się mam. Twoje słowa są godne szacunku. W ogóle, z takiej paki bezimienny, nie wiem, pomyślał o tym, żeby darzyć z szacunkiem jakiegoś orka, którego pierwszy raz w sumie widzi, nie? Żeby na przykład to nie był ranny Urkaras, nie? Tylko na przykład ranny Urszak, tutaj na przykład, no nie? I my możemy zdecydować, czy go pamiętamy, czy chcemy mu pomóc. Miałoby to według mnie większy sens trochę, no nie? Ale no w tym wypadku widzę, że nie wiem, że nagle spotykam jakiegoś randomowego orka, którego darzymy z szacunkiem. Znaczy, inaczej, możemy go zabić, nie? Ale możemy go też darzyć z szacunkiem. I to jest w sumie według mnie dziwne, bardzo. Bo jeżeli byłby to faktycznie, nie wiem, albo nawet ten ork... Nawet nie Urszak, tylko ten drugi, ten Tarok chyba, nie? To wydaje mi się, że to mogłoby, nie wiem, trochę lepsze by to było, ale... No nie wiem, według mnie to dziwne jest w sumie troszkę. Trzeba go zmienić, Andrzej. Duele z łukiem? Nie, ja myślę, że wiesz, Nightmare Plus to już jest naprawdę spore ten utrudnienie, jeżeli chodzi. A mówię, mak wody jest naprawdę drogi. Ze względu na to, że on ma te swoje runy po prostu i błyskawice i zamrożenia i pasuje mieć tak naprawdę to i to. Na koszt tego wszystkiego nauczenia się to będzie jakiś no XD i wiesz. Gazownik Andrzej, witam. Grałem pod
Więc pan był spotrzeba do pandemii. Pierwsze dwa rozdziały to była tragedia. O, na pewno. A tu nie witamy, w każdym mieście posiadał też na TV, który może zniszczyć ziemię. No po części nie sposób się z tym nie zgodzić, nie? Siema Wojciechu, witam. Po części nie sposób się z tym nie zgodzić, no, tak by nie patrzeć. No ale powiedzmy sobie szczerze, no, siema Renta. Powiedzmy sobie szczerze, no, to jest tylko gra, tak? To jest tylko gra, więc jakby może możemy powiedzieć sobie szczerze, że tak faktycznie jest. Powiem ty więcej nawet. Na mobilnej wersji gry Gothic 3D Beginning, na małej wyspie, która zawsze zapominam jak się nazywa, wyobraźcie sobie, że tam było 5 czarów Beliara w sumie. I to nie były takie czary jak znamy tutaj z Gothica po prostu, tylko to były jakieś tam specjalne czary, które wszystkie zdobył młody Xardes w sumie. I to one były rozesłane na małej, że tak powiem. Na małej, kurczę, tej wyspie, więc jakby wiecie, no. Niewозможne. Ha, nie mam zręczności. Nie chcę się z nimi bić, bo mam mało życia. Jedna bestia. Mimo to. Nie wiem, czy jakby mnie nie dziobnął. Pewnie by mnie nie zabił, ale. Ale wolę uważać. Nie chcę już odlecieć na starcie. Jedna bestia mniej. Dobra. Za to doświadczenie potrzebuję, ale. Wszystko się przydam. Bym tu w sumie tam. Od razu tych bandytów w sumie przeprowadzić. Aczkolwiek nie wiem, czy chcę. Moczę wpięty. Witam się, maneczko. Witam. Kreatywny nick. Bardzo. Jest modyfikę na podfabułę, nie oszukujmy się. No tak, on jest. Ratunek dlatego się przyjął bardzo mocno, że jest jakby modyfikacją mechaniczną. Więc jakby nie patrzeć, dlatego bardzo mocno się ludziom spodobał i się przyjął. I po prostu on jest jakby przyjemny pod streamki, jeżeli. Pod warunkiem, jeżeli go ktoś ogarnia po prostu. Tak? Tak przynajmniej mi się wydaje, nie? No, tu będziemy mieć spotkę wytrzymałości. Chodź do czatu Pety Bospera, a tam szpon Beliara. No tak. Tam siły. No niestety. No niestety. Returnik Alternative Balance. Siwy się ma. A tu macie secret, jak coś, aby ktoś nie wiedział. O, cyk. Przycisk. Elegancko. Daje to potkę wytrzymałości, nie? I zwój z przemianą w zębacza, który jest naprawdę teraz kozacki. To jest naprawdę teraz kozacki. Będę mógł sobie między innymi na przykład iść do klasztoru. Ja chyba mam retorykę już. Mi się wydaje. Tak, mamy 20 retoryki, więc na spokojnie możemy sobie pójść. Ja sobie mega chciał właśnie polecieć, bo muszę uważać, żeby sobie na pewno nie paść w dziwnych rzeczach. Mam najemnik pod 2H, po co się nauczyć walkę bronią orkową. Wiesz co, ja powiem szczerze, na żadnym swoim ranie nie uczyłem się tego, nie? Naprawdę, ja się na żadnym swoim ranie nie uczyłem, więc jak chcesz, ludzie mówią, że całkiem okej są te bronie, ale jak dla mnie to jest strata PN-ów, jak dla mnie po prostu, nie? Dobra. Mamy do martwej harpi teleporcik, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dobra, idziemy sobie zapisać. Wrócimy tutaj. Zaraz pójdziemy jeszcze do górnego miasta, bo chciałbym gildię zabójców zacząć już. Byłoby spoko. Jak po tej wystarczy się wywalił. Dobra. Sztos. Widzę, że nie padnę na tym zębaczu. 50. Nie lubię trochę z zębaczem chodzić, ale on jest dobrym. Bo można się bawić dobrze, nie mówię z Rosjanem, że posiedzieć. No tak.
Zgadza się. Siema Zdzisław, witam. Proszę, żeby mnie laser nie zastrzelił, nie? Z debil. Jakoś, ci goście z Martwej Harpy jakoś tak są poza, nie? Dziwnie. No ten zęba, czy naprawdę teraz napierdziela fest. Nahita! Uhuhuhu! O panie! Siema Pawełek, siema Cebulak. Kurwa, Nahita to zabija! Panie... Co? Nahita polną bestię! Kurwa, na dwa strzały wcześniej zabijał. Nie no, potężny jest teraz zęba, czy naprawdę. Bardzo mocny jest teraz. Ty, wiecie co, nawet się zastanawiałem, czy ja... I mam 30 sekund przemiany w sumie jeszcze. Nie no, to jest przemiany, to są naprawdę kozak. Kurde, ja się tego nie spodziewałem, tak szczerze powiedziawszy. Nieźle. W ogóle się zastanawiałem w returningu nad taką opcją. Możecie mi powiedzieć, co myślicie. Co myślicie na temat tego, że w returnie mielibyśmy opcję, że miesza nam potwory, które występują po drodze. Wyobrażacie sobie na przykład, nie wiem, wychodzicie, a kawalon się napierdala z trzema cieniostworami? Albo jakimś widmem na samym starcie gry? No, ciekawa opcja, myślę. Dobra, mam tutaj oczyszczone. Ja nie mam płytki aktywacyjnej, bo bym musiał się... Dobra. Smoczy? Myślę, że smoczy będzie naprawdę mocny. Cieniostwór prawdopodobnie też. Smoczy będzie potrafił zrobić bardzo dużo w grze. Myślę. Znaczy wiecie, no ograniczałoby się, siema Isen. W ogóle siema Keris, bo chyba też nie witałem. Przynajmniej nie pamiętam. Ograniczałoby się do, wiecie, do jakiegoś tam pewnego, powiedzmy, punktu, że ten, że nie wiem, że no w niektórych miejscach po prostu nie siadałoby, wiecie, takie rzeczy, ale klasować, nie, stworzyć pewne tiery potworów, na przykład coś w zakresie tieru, na przykład tiery, no co, właśnie coś takiego, nie? Bardziej, coś takiego, bardziej jak tiery, no tak mówisz, bo faktycznie gdyby siadło tam, nie wiem, czy cię stworzyłem, to byłoby trochę XD, ten kawalon by nie wyszedł w ogóle. Synek są losowe przedmioty, uczą, które dają, no to już było bardziej zaawansowane, siara, to już byłoby. Muszę iść za... Zaczekaj chwilę. Dobra. Zaraz muszę iść do tego. Muszę iść do górnego miasta. Dalej górą, bo kurwa nie pogadałem z Gerbrandtem. Siadł faniaczek. Nie pogadałem z Gerbrandtem. Trochę do dupy. Wiecie co, jedę po płytkę aktywacyjną w sumie jeszcze. Jeszcze jedną. Najgorsze jest to, że ja skakałem tam na wieżę w sumie. I to jest bardzo ryzykowna sprawa. Swoją drogą mamy 80 wytrzymałości, to jest dosyć dużo jak na Knighta, no ale jeszcze dwie luzem stoją, podki tak naprawdę. Siema Kaido, wcześniej stream? Mówię, wieczorem nie będę odpalał, ja chcę się już wieczorem, a ten, odpalę wcześniej, zobaczymy co się stanie. Tak, wiesz, bez znaczenia, o której ja odpalam, bo mówię, jak ktoś mnie ogląda, to i tak wejdzie. A większość osób i tak pewnie siedzi w domu na kwarantannie. Chciałem w ogóle Wolfie, bo też nie witałem. Siema Marek. Justin? Nie. Nie wiem, czy Ninja Stream taki, bo...
przecież dałem informacje wszędzie, gdzie mogłem. Dobra. W samochodzie oglądam. O kurde. Zaszyłem troszeczkę. Dobra. Nienawidzę tego skoku tutaj, nie, ale... Czyli z tym, bo nie widziałem się, o, ten... Dlaczego mówię, przeglądajcie sobie społeczność, społeczność YouTube'a, przeglądajcie sobie Facebooki i te sprawy, bo tam daję po prostu, no, informacje, tak, o ten, o streamach, więc właśnie takie rzeczy sobie, cały czas na bieżąco przeglądajcie. Widzieliście to? Widzieliście to? Piękna wieża, jak ją kurwa kocham. Dobra, jeszcze raz. Ja pierdolę. Ej, masakra. Siema, Kenuma. No i to jest kurwa nowdev, nie? Dobra, nie skaczę tam już nigdy więcej w życiu. Jebana wieża. Jebany wrot. No czujecie? I tyle. I koniec. Nie wiem, co się postaci mi nagle stało. Nie wiem, downa dostała. What the fuck? No ja też zacznę schodzić kropicą, bo to takie smutne w sumie. Dobra, jedziemy od nowa. No ale... Może mi ktoś to logicznie wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje? Bo ja, no powiem szczerze, no... To nie kumam za bardzo. Czemu tak się w ogóle dzieje? Od czego to jest spowodowane? Jak myślicie? Może ktoś, nie wiem, być może wie, o co tu chodzi. Ja to, nie wiem, ja Nikerowi to wyślę, nie? Chce się komuś wczytać z powrotem i zrobić ten? I zrobić nagranie? Chce się komuś nagranie zrobić, macienisty? Że OBS-em nagrać? Chce się komuś? Nie telefonem, tylko OBS-em. Mógłby mi ktoś to wysłać? Czy ja muszę to sam zrobić? Chcę się do tyłu cofnąć, nie? Bo ja to wyślę Likierowi, bo to jest jakiś żarcik, nie? I generalnie tak się strasznie często dzieje, bym mu wysłał, on by wiedział już, o co chodzi, nie? Jakby ktoś mógł cofnąć do tyłu i nagrać, to super by było, nie? A Paweł? No, no dajcie trochę. Z XD, jakim dobrym graczem jesteś, że później... O, niestety, no, tak często się dzieje. Więc ten, jakby czasami... Czasami właśnie nie mamy na to po prostu wpływu, ale... No co wam powiem, no... Próbuję. To akurat XD było, nie? To jest tak, jak się na początku nie wywalisz... To praktycznie potem już jest jakby ciężko się wywalić. Aczkolwiek no... To widzieliście sami, nie? To była już totalna kurwa losowość, nie? Fajna zbroja. No przed chwilą już zdobywałem. Mam powtórzyć jeszcze raz. Start, dobra. Kurwa mać, patrzcie. Patrzcie uważnie, włączę wam jeszcze raz. Jeszcze raz do was włączę, nawet nie będę zapisywał w ogóle. Uważnie przyglądajcie się, bo... No przed chwilą to zrobiłem i wszyscy pytałem, jak zdobyć tą zbroję, no... Oczymy jeszcze swańczyk, nie wiem. Siema suchy, w ogóle nie witałem. Nie, wieczorem nie będę odpalał raczej. Wieczorem raczej nie będę odpalał. Ja, wiesz co, mówiłem o Telo, o tym Likierowi, wiesz? I olał ten temat właśnie z tym, żeby nie dało się zabić od upadku, nie? Wyrzucamy na ziemię i tyle, nie? Konto Alt F8.
robimy, odpalamy ekwipunek, gadamy z Stardustem. To jest bardzo ważne, żeby ją wywalić na ziemię, nie? I tyle po prostu. Musimy przegadać wszystkie opcje dialogowe, aż nam, wiecie, wyleczy nas i tak jakby oto minie, drugi rozdział się pojawia, możemy ten, możemy sobie zabrać zbroję. Koszoda nic nie daje, wiecie, jakby coś. No jest po prostu ten. No bo to wiesz, punkt stylu. bo to punkcik stylu jest. Ale uważajcie z tą zbroją, bo na przykład wiecie, jak ona daje plusy, ta zbroja? Możecie do miasta wyjść normalnie z tą zbroją i strażnik wam powie, że chciał ci się tego przyglądnąć, no nie? Co ma apokalipto? Także daje taki plus właśnie, że wejść do miasta możemy na spokojnie, ale ten, ale lepiej i tak wchodzić drugą stroną. Ja wchodziłem. Lepiej Kajma się nie wali do drugiego rozdziału. Na orku będziesz robił dla pasa podsiłkę. Więc co, powiem ci, że na arenie orków łatwo zginąć jest generalnie. Trzeba ją bardzo... Nie wiem, czy będę tak szybko ją robił. Dopiero pewnie jak będę miał jakieś statystyki, bo tam fawiedzie może nas dowalić praktycznie i... Trzeba tego uważać, o Bartelo. A dalej plus kiedy będzie? Tak jak powiedziałem, póki co czeka, bo aktualnie nie mam żadnych zasięgów. Bardzo mało osób widzi w ogóle mój stream. Co mnie się po prostu... Nie opłaca zaczynać takich serii, które, no, jakby nie patrzeć, będą takim mocnym challenge'em. Póki co sobie gram jakieś pierdoły, nawet kusznika nie kończę, bo trochę mi smutno w sumie, że jakby, no nie wiem, oglądało to bardzo dużo osób i śledziło. Pytałem właśnie, czy dla pewności, czy na pewno was to jakby no, nie nudzi. No i dużo osób powiedziało, że nie, że się spoko ogląda, że świetnie jest. A mimo to siedzi po 20 osób na streamie, to wiecie, to takie dołujące jest, nie? Może nam się teraz stosujemy lepiej rośliny, nie? Poprawić sobie misję u najemników pod założoną zbroją. A to nie, to już czytałem wtedy, wiesz. Wtedy czytałem, to się z Kantarem głównie misję spieprzyło. Nie można z tą właśnie zbroją podejść do Kantara, bo XD. Wiesz co, ja tego zębacza zabiję biegnąc po prostu do szkieletów, bo nie chce mi się go bić w wodzie, to jest jakaś masakra. Przewinąć kapkę streamka, pokazywałem jak ją zdobyć. Pamiętajcie, zawsze ja, no ja jestem chory od tamtego tygodnia, praktycznie cały czas. Nawet jestem na takiej ostrej, można powiedzieć, ostrej kwarantannie, że nawet nie wychodzę, szczerze powiedziawszy, z pokoju, nie? Ale to nie jest koronawirus. Ja nie, ja jestem, ja mówię, już to mówiłem kilka razy, ja jestem mocno chory. Dlatego głównie też na przykład miałem też krótsze streamy, dużo krótsze streamy, nie? No bo jakby traktuję cię jako nie wieśniora w tej zbroi, tylko traktuję cię jako takiego, wiesz, wielmożnego Lorda André. O. Bo jak widzi taką zbroję wyjebaną, to mówi: okej, dobra, nie będę nic do ciebie gadał, bo mi jeszcze wpierdolisz.
No nie, wiesz co chodzi. Dlatego. To jest ratunek wirus? No tak. Księgi same przyjdą. Powiem ci, że nie, niekoniecznie apokalipto, bo to nie jest moja wina, że ja mam mało osób na streamie, tylko to jest wina YouTube'a, który mnie po prostu nie wyświetla. Ogląda ktoś z was Centuriona? To jest ten Rosjanin, co właśnie też często returninga napierdziela, podobnie jak ja. I ja wam powiem na przykład, że po obserwacji ogólnie, co się u niego dzieje, to on ma podobną strasznie sytuację. On miał już tak naprawdę taką samą sytuację jak ja, jeżeli chodzi o oglądających, czyli tam było, nie wiem, ze 120 osób miał naprawdę stałych widowni, a ze 160 osiągał na streamie bez żadnego problemu. Ja tam może kapkę miałem więcej od niego, no nie? I ten, ale jakby nie patrzeć, no sytuację mieliśmy dosyć zbliżoną. No i aktualnie dalej mamy zbliżoną, bo dalej jego też ogląda tyle samo osób co mnie, czyli po prostu ma aktualnie dupę. Z YouTube ma strasznie też zasięgi ucina. Siema Grobar. Ja mówię, liczy się to, że aktualnie myślę, że nie da się z tym nic zrobić. Chyba, że nie wiem, nagle by się wszyscy zmotywowali i zaczęliby wbijać i siedzieć, byle tylko siedzieć po prostu na tych streamach, jak najdłużej odpalać, nie wiem, w tle, żeby było na tych osób oglądających. Bo prawda jest taka, że gdybyśmy się przebili na przykład do setki osób oglądających, to prawdopodobnie wtedy YouTube by mnie wyświetlił, nie? Ale w momencie, gdy ja się nie mogę przebić do 60 osób, to już jest wyczyn, to w życiu mnie nie wyświetli po prostu, no i tyle. Trzeba się z tym pogodzić. Chociaż mam dzwon. No widzisz właśnie, Wolfi. No tak jest, no i powiem ci, że większość osób też tak ma, nawet nie wiedzą, że w ogóle ja streamuję. Co po części też jest dla mnie trochę dziwne, bo powiem wam szczerze, że tak. Streamowałem każdego dnia. Załóżmy, nie wiem. Otello, nie? Jesteś tutaj często, jesteś tutaj każdego dnia, no nie? Teraz zadam ci pytanie, na które postaraj mi się odpowiedzieć. Tak by to pomyślała jakaś osoba, nie wiem. Która po prostu sobie aktualnie teraz na przykład na streamy, no, nie wbija, nie? No i powiedz mi tak, wchodzisz sobie codziennie na streamy, no nie? Codziennie, załóżmy, nie jesteś na grupie, nie jesteś na YouTube, na tym, na Discordzie, okej, no nie? I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że nagle, nie wiem, nie ma powiadomień z mojego streama. No ale codziennie wchodziłeś na tego streama. Weź mi proszę wyjaśnij, dlaczego dana osoba, która wbija codziennie, tak? Tylko nie wbija dlatego, tylko dlatego, że nie ma powiadomień, a zawsze streamowałem o tej samej porze. No teraz akurat, no mówię, jest dziwna godzina, no to teraz bym się nie zdziwił, ale wiesz, no na przykład, nie wiem, zawsze odpalam streamy codziennie o 19. No i dlaczego nagle, nie wiem, nagle przestajesz wbijać, bo co, bo nie ma powiadomienia? Bo tego, to chciałbym zrozumieć, niech mi ktoś to mądry wytłumaczy, dlaczego tak jest po prostu. A ja większość z was naprawdę pamiętam po nikach. Ja widzę kogo brakuje i wiem, że te osoby bywały codziennie, ale nie bywają, nie wiem z jakiego powodu po prostu, bo nie ma powiadomienia? Nie kumam tego. Wiem, że te osoby też tam, nie wiem, niektórzy Facebooka nie używają, inni w ogóle technologii się, to nawet Discorda nie tykają, bo się boją, bo ich porazi prądem czy coś, nie? Ale w każdym bądź razie, no mówię, bywali codziennie i teraz ich nagle nie ma, bo nie ma powiadomień, to nie wiem, albo może to, nie wiem, może to viewboty w sumie, nie wiem, trudno mi powiedzieć, może prawdę mówiąc, moja widownia to nie byli ludzie, tylko viewboty, może, nie wiem, że śmieszna sprawa, że one nie są ode mnie nawet, no to nie wiem. Jak ktoś mądry mi to wytłumaczy, to kurwa szanuję naprawdę. Bo ja nie wiem, no naprawdę, siema Artax.
FBM, bo to jest tak powiem z Discorda, no i ty ciągle druta. Osoby przyjdą do YouTube, to tylko tam patrzą. No dobra, no ale inaczej. Załóżmy Otelo, no wiesz na przykład, że ja streamuję codziennie każdego dnia, tak? No i co, nie sprawdziłbyś sam samoczynnie, tak po prostu sam od siebie nie sprawdziłbyś? Jakbym nie dał na przykład, nie wiem, na Discorda powiadomienia, na YouTubie byś nie dostał powiadomienia i byłoby, nie byłoby na przykład na Facebooku, no nie? Nie dostałbyś, nie byłoby nigdzie powiadomienia, nie sprawdziłbyś? No, wydaje mi się, żebyś sprawdził, nie? I powiedz mi teraz, dlaczego dużo osób tego po prostu nie sprawdza? Może ręcznie się uchwałem do wyboru, powiadając innego kanału coś pomogło, to wolę zamiast sprawdzić, czy gruby ma streama. No okej, dobra. To jest jakiś sens i logika w tym, grobar. Może wiesz, algorytmy cię wywalają, albo działają pod masywem czymś, którymkolwiek nie jest na topce. Siemartax. No dobra. No dobra. Okej, okay. Dobra. Rozumiem i rozumiem ten, to, jak myślicie. No ale teraz, dobra, nie wywalają mnie algorytmy. Teraz tak. Streamuję Returna. No nie? Kurwa, źle dam opcję, a dobra, nieważne. Nie będę już tego wczytywał, mi się nie chce. Streamuję Returna, tak? Ile ciepłych słów usłyszałem, jeżeli chodzi ze strony, nie wiem, tego, że mnie się świetnie ogląda, że coś tam. Było tego dużo. Nie ukrywam, że było tego naprawdę dużo. Teraz biały te osoby często i nie wiem. Nagle, to jest tak, bo to czekaj, jak to było dokładnie? Ja cię sobie aż sprawdzę nawet, żeby was nie skłamać, bo ja nie lubię mówić czegoś, co nie jest potwierdzone. Nawet mogę wam pokazać generalnie. Ogólnie, to wam powiem jeszcze lepszą sytuację. To już kurwa jest kosmos, naprawdę. Ale to za chwilę wam coś pokażę. To nie uwierzycie po prostu, naprawdę to nie uwierzycie. Hej. Może... Albo no, może tak zobaczymy. Tak zobaczymy. Zaraz wam coś pokażę, bardzo ciekawego. Normalnie nie uwierzycie, nie? Patrzcie na to. Co? Przechwytywanie ekranu. To jest ekran. O, to jest ekran dobry. Patrzcie teraz na to. Tutaj jest mój kanał. Jak mniej więcej są streamki rozłożone. Jak to było ostatniego czasu. I teraz patrzcie, jaka ciekawostka. Problem zaczął się, można powiedzieć, 4 dni temu. Dlaczego 4 dni temu? Patrzcie na to. Jest 2100, się zaczęła miniaturka. I teraz mała ciekawostka. Dlaczego ten live ma dużo i dlaczego uważam, że już się zaczął wtedy problem? Zobaczcie sobie 6 dni temu, jest 2600. Jak ten live rozpocząłem, to miałem oglądających już 40, tu miałem 120-140 oglądających. Po czym jak ten zacząłem, czyli po dniu przerwy, pamiętam, że między przeskokiem tych dwóch dni byłem wtedy u Wagona i Wagon miał wtedy mocne problemy z transmisją, ale streamował mimo to, ale dużo go wtedy osób oglądało. Ja miałem wtedy akurat przerwę. Ja przeskoczyłem wtedy na to i mnie oglądało 40 osób wtedy. Dzięki, chłopcze. Wiecie, piękne mu? Dzięki. Nie widzę. Czy Majerski jest w PSC? Dzięki, Sebastian. Dobra. Do czego zmierzam? Tu oglądamy 40 osób już. Dlaczego ten live ma dużo wyświetleń? Ponieważ sporo osób ten live obejrzało po jego zakończeniu. Na przykład Bukowski mi tłumaczył, że jak miał mój live się skończył, to dostał dopiero wtedy powiadomienie. I prawdopodobnie większość osób też tak miało.
No i z tego względu, jak skończyłem, było 800 wyświetleń, no to z 800 wyświetleń patrzcie, ile osób poglądało już do teraz ten live. Rozumiecie? To tak jakby, wiecie, ci wszyscy, którzy mnie normalnie oglądali, pooglądali to mimo to, no nie? I teraz patrzcie na to. Tutaj jest Skyrim, no to wiadomo, Skyrim to zawsze robił mniejsze wyświetlenia, no ale no zobaczcie, na przykład tutaj, nie? O, 5 godzin na przykład, no 2000 wyświetleń, no to nie jest tak dużo mniej. W każdym razie tu miałem dosyć krótszy live, no to 1-3, no nie? No ale przeskok już jest widoczny. Teraz jedziemy dalej, patrzcie. Tutaj gram sobie już kusznika. Patrzcie, jaki przeskok jest tutaj. 1. To jest praktycznie, no, 3-krotnie albo 2-krotnie, no nie? Potem są Heroesy, znaczy inaczej, tu jest jeszcze NoDev, który grałem, no to ten był bez ogłoszenia, bo chciałem zobaczyć, co się stanie, jak go dam bez ogłoszenia, ten live'ik. No to dałem go bez ogłoszenia, no to wbił sobie tyle wyświetleń. Ja w ogóle nie dawałem na Facebooka, na Discorda, nic, tak sobie po prostu odpaliłem. No to tyle wbił, no to różnica jest zapierdolista praktycznie, no nie? No to jest ilość tam krotnie. Potem były Heroesy, no to były już z ogłoszeniami Heroesy, no one były krótsze. No ale wiedziałem, że na Heroesach nie będzie, ale jak odpalałem Heroesy z pół roku temu, to Heroesy z pół roku temu zrobiły 800 wyświetleń, no te zrobiły dwa razy mniej, nie? Co teoretycznie mam więcej subskrypcji, więcej oglądających, nie? No i mamy dzisiejszy live, którego ogląda 50 osób, nie? O tej godzinie, ale to nie ma znaczenia, bo czy bym odpalił wieczorem, czy teraz byłoby taka sama liczba oglądających, nie? Także to jest ciekawa rzecz. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą... ja na przykład zauważyłem, mocno was zaskoczę. Kurwa, jak mnie wywaliło. Filmy. Co z filmami? Jak myślicie? Weźcie mi teraz napiszcie, co myślicie, co się stało z filmami, czyli z poradnikami. I tym wszystkimi po prostu rzeczami, które już były wcześniej. No i jak myślicie? No napiszcie, nie? Co myślicie? Czy według was filmy stoją, czy się rozwijają? No ale ja miałem konwoj dużo wyświetleń na returnie wcześniej, dużo oglądających, więc... Czy jednak wieczorem byłoby więcej osób? Nie byłoby Wanted. Byłoby może zdychę więcej niż teraz, nie? Byłoby zdychę więcej. Przez 60 osób się przebić jeszcze mi nie udało aktualnie. Odkąd się to zaczął ten problem? Bo czasem wyjdzie jakieś 50 osób może na dzień. No to was zaskoczę. To was zaskoczę. Patrzcie na to. Tutaj mam stronę główną. To nie porno, tylko piosenka jak coś. Patrzcie na to. 18 minut temu. 24 minuty temu. Tu Marek 58, 39, godzinę. 2 godziny temu cały czas praktycznie dostaję jakieś komentarze do filmów non-stop. Filmy normalnie mi działają. Normalnie. Ja na przykład powiem wam szczerze, no nie mogę tego za chuja zrozumieć, skoro ludzie potrafią, nie wiem, w momencie live skomentować, to dlaczego mimo to na te live'y nie wchodzą, nie wiem, dlaczego ktoś nie wejdzie na live, nie zada tego pytania, no nie? Tylko wpisze mi pod filmem, no nie? Bo live'y się nie wyświetlają! No, pierwszy z tym na nekromanty to było bardzo dużo właśnie. Tak, pisałem o tym problemie do supportu i mogę wam coś pokazać. Oczywiście mogę wam coś pokazać, bo ja przed wami tajemnic nie mam. Mogę wam coś pokazać, coś bardzo ciekawego. Do supportu, jak najbardziej.
Proszę bardzo. Już wam pokazuję. Byście wiedzieli, co się aktualnie dzieje. I co support YouTube'a na to wszystko. Jesteśmy na mojej poczcie. YouTube Partner Support. Oczywiście ja mam do takiego czegoś dostęp, ponieważ jestem YouTube'owym partnerem. Jakby nie patrzeć, jestem traktowany jak wszyscy YouTube'owi partnerzy, czyli powinienem być traktowany dobrze. Tutaj macie wiadomość. Proszę bardzo, co pan Paweł odpisał mi na to, że moje live'y się nie wyświetlają, że jest widoczny problem i to gołym okiem można przejrzeć ostatnie filmy i stało to się z dnia na dzień, nie było tutaj przerwy żadnej, długiej. Proszę bardzo, co pan Paweł na to kurwa w firmie YouTube może mi na to odpowiedzieć? Też przeczytali? Dajcie znać, czy już przeczytaliście. I teraz ciekawostka. Mała ciekawostka. Pewnie bym to zrozumiał. Jasne, pewnie bym to zrozumiał. Ale powiedzcie mi, z jakiej kurwa paki ja jestem obniżany? Centurion jest obniżany? Centurion jest obniżany? Czy jakaś tam X ludzie, którzy sobie streamują? A kurwa Wagon nie jest obniżany? Mój kolega Phantom nie jest obniżany? I inni streamerzy, którzy są no ciut wyżsi, tak? Ciut wyżsi, no bo powiedzmy sobie szczerze, no mają po te 100 tysięcy, 30 tysięcy subskrypcji. Z jakiej paki ja jestem obniżany, a oni nie? Z jakiej? Dlaczego? Bo co? Jestem kurwa gorszy? I to jest bardzo niesprawiedliwe. To jest bardzo niesprawiedliwe. Просто валюсь с ног от усталости. Я вам powiem, jak zrobił YouTube. Ja wam mogę powiedzieć. Jeżeli nie wyciągnęliście wniosków, to ja wam powiem, jak się stało. YouTube zrezygnował sobie z chłoptasi, którzy im przynosili małe zyski, a dużych twórców zostawili normalnie. Czyli teraz reasumując, nie chodzi tu o żadną kulturę osobistą czy o inne rzeczy, bo ja uważam, że też wcale nie jestem jakiś niekulturalny. To, że potrafię sobie poprzeklinać, to nie ma żadnego znaczenia, ale ja nikogo nie wyzywam, nie jestem żadnym patusem czy coś takiego. Jeżeli uważacie, że ja nie mam kultury osobistej, to nie powinniście tego oglądać streama. I tyle, bo jeżeli uważacie, że nie wiem, jestem jakimś patuzem, to XD, no to fajnie o mnie myślicie. W każdym bądź razie chodzi tu o większych twórców. Więksi twórcy zostali nieruszeni, ale żeby zwiększyć, wiecie, wydajność YouTube'a, bo będzie dużo ludzi, to ukażmy tylko tych malutkich, nie? Niech oni się gnoją i się zastanawiają, co się dzieje. A potem jak piszę z typem, bo ja pisałem z typem na czacie, to chłop mi pisze, że tylko może mi na e-mailu odpowiedzieć, co się stało. Dlaczego? Bo na e-mailu mi napisze e-mail i ja mu już nie odpiszę, bo nie będę mógł, czy cokolwiek po prostu, nie? Bo wie dobrze, że jakbym na czacie coś takiego odpisał, to bym go... To bym się wkurzył i to ostro. I to jest właśnie bardzo przykre, guys. To jest bardzo przykre. I to jest powód tego wszystkiego, co się aktualnie dzieje.
Także, no, smutna sprawa, nie? Smutna sprawa, bo to, co się praktycznie budowało przez 2 lata, tak? 2 lata ciągłego streamingu, naprawdę. Każdego dnia po kilka godzin chodząc do pracy, no i odbija się to echem. I to takim mocnym echem. I powiem tak, może tego nie ogarniać, w sensie no, kogoś może być to, że niby dobra, to wszystkim obniżyli zasięgi. No nie wszystkim. Są tak zwani lepsi i gorsi. Ja to powtarzam. Odkąd to praktycznie to się stało? Z własnej obserwacji. Ja mówię, ja nikomu nie życzę źle. I naprawdę, ja mówię, nie, ja się cieszę, że komuś się tam udaje i wszystko, nikomu nie zazdroszczę, no nie? Ale ja nie chcę być ja karany w celach tego, że... bo tak. Na Twitchu, uwaga, Twitch, jak sporo osób narzekało na Twitcha, no i ja też, tak mocno się zaskoczyłem, bo tam, jak chcą coś na serwisie obniżyć, to obniżają jakość wszystkim, a nie wybranym. Kogo my... Nie ma belek. Znaczy, no nie, tak jak powiedziałem, nie wszędzie, bo... Aha, coś mi się w ogóle zbugowało. Czemu na Twitchu nie streamujesz one? No stary, no, zbudowałem kanał na YouTubie, no i według ciebie, no mam po prostu to wszystko zostawić, no nie, i pójść sobie ten. Trochę smutno, nie? No mam reklamy. Nie, reklamy, jeżeli chodzi o takie rzeczy, mi działają. Ja... Czemu od nowa? No bo się nowy się wywaliłem. Nie, no reklamy mam normalnie. Znaczy inaczej, słabo, bo rozdzieliłem ludzi po prostu, wiesz? Rozdzieliłem po prostu ludzi, którzy... Jedni ludzie oglądali mnie, wiesz? Jedni ludzie oglądali mnie na YouTubie, drudzy na Twitchu i po prostu było to po prostu bez sensu, według mnie. Pokaż mi, co można sprzedać. Dlatego między innymi, wiecie... Ja do bloku od X lat. Znaczy szczerze mam to generalnie w nosie, bo jakby za te reklamy to i tak kod napłakał, że tak powiem. Więc wiesz, ja mam to w nosie, czy ktoś tam na odbloku ogląda, czy coś takiego. Mówię. Mam je włączone, bo mam to partnerstwo, ale żadnych z tego nie ma. Wiesz, żadnych nie ma z tego jakichś potężnych pieniędzy, nic takiego, więc jakby to takie grosze, że wolę, żebyście oglądali bez reklam czy coś. Malaga tiki-taki i kasztanki. No, także... Szkoda, że... Wiecie... Najgorsze jest to, że trzeba walczyć z własnym serwisem, którym się streamuje. To jest, nie wiem, niedorzeczne. Nęka co najmniej? No pewnie tak. Co tu się stało? Makowicz just became sponsor, Tevar? Co? What the fuck? Hey, ty!
Dobrze działa YouTube, nie? Że dopiero teraz ten mój bot dostał powiadomienia. O, pięknie. Dobry serwis, nie? Ja cię sunę, nie? Masakra. Jak mówię, żałuję troszeczkę tego, że faktycznie tu się zaczęła moja przygoda, ale niestety musi trwać tutaj nadal. Restream nie ma w ogóle sensu aktualnie, bo to też już przetestowane. Dzielę tylko osoby z jednego serwisu na drugi, to nie daje żadnych korzyści. Poza tym, że ktoś wbija, patrzy, że jest 20 osób, nie? To już lepiej wygląda 56. Zdecydowanie lepiej wygląda moim zdaniem, nie? Bonbono. Combo Breaker. Jak coś, co po całości. Kurwa, co? Co tu się stało? Ja budniejsza, siema, witam. Patrzcie, ta polna bestia jest, ale... Jak to? Wieczorem odpowiedź będzie więcej. Wanted, byłeś ostatnio teraz na streamach? Nie było więcej, nie? Nie było więcej. Ja mówię, odpalałem teraz na ten, na... ostatnio na ten, na... Mówię, na wieczorem i... Bo tak samo, że tak powiem. Że wiesz... Nie ma to znaczenia. Bo prawdę mówiąc, jeżeli... 60% ludzi, tam 70% ludzi nie dostaje powiadomień, tak nie będzie, nie? To no niestety. Bo daję linka na Discorda, myślę, że może być ważna wobec sytuacji. Znaczy, wiesz co, ci ludzie, co tutaj są, to pewnie w większości i tak są na grupie i na Discordzie, więc w sumie nieważne, chyba. Jest sens grać w NoDefa, jak jeden błąd przeciwnika, cały progres? No jest! No jaki jest, będzie achievement, Marcin, jak się coś takiego przejdzie? To jest wtedy progres na dzielni, nie? O którym mówił mnie Xardes. Dałoby zagrać na kontencie z AB i grafice z rebalansa. Chciałbyś wszystkie tekstury ręcznie sam podmieniać, to byłaby taka bez sensu, wiesz. Taka bez sensu praca, moim zdaniem. Taka żmudna. Nic by to za wiele nie dało. A druga sprawa, no... Tak w prawdziwym życiu, nie? Wiecie, streamuję, ale może, mogę, nie wiem. Może mnie pociąg z TeleExpressu uderzyć, nie? No, jakby nie patrzeć, no może, nie? Z Heroes? Z góry nie robię osoby, pamiętam, tony wieczora, co się było chyba. Ale nie tego czasu, wiesz. Tego czasu jest tyle samo. Mówię ci poważnie. Nie ma to znaczenia, już testowałem. Próbowałem tak, srak, powiadomienia wszędzie. Wiesz, ogłaszałem wcześniej streamki, dodawałem do playlisty, żeby ludzie dali wcześniej ocenę, za co wam w ogóle dziękuję, bo na przykład ze Skyrima ludzie potrafili wbić przed rozpoczęciem streama, czy ludzie, wy właściwie, potrafiliście wbić 60 ocen przed startem, a i tak to wiele nie dało, nie? Znaczy wiele, no nic to nie dało.
nic to w dalszym ciągu nie dało, także... Że luz arbus, nie? Senson, siemaneczko. Jak na rzek używam kuli w bibliotece uczonych, mam się kacenkę w kanionie i po chwili mam czarny ekran. Kacenka? Musiałeś coś powalić chyba z plikami w takim razie. Senson. Jaką masz wersję gry i od kogo? Siema, Shagons. Już mi się wydaje, że tu było grubsze mieszanie bigosu. Tak mi się wydaje. Także... Pewnie tak było. Kurde, teraz mi wytasowało rośliny pewnie z drugiej strony. Tak to miałem od początku chociaż, nie? To nie ratunek bez południu. Ale tak powiedziałem, no mówię, nie ma to dużego znaczenia, bo ja też i wieczorem odpalałem, nie? Że... Że się zdechło, no niestety. Niestety się umarło. Co poradzić, no życie krótkie jest, jak widać, tekstura na wieży była za bardzo OP. No i... Jest jak jest, no. Mam nadzieję, że komar nas odpuści, nie? Senson, ja ci zadałem pytanie, to odpowiedz. Skąd masz pliki gry i dlaczego je pomieszałeś? Siema, Sensidor. Mesindor. Zagadam. Może Nightmare Plus? Nie, Nightmare zwykły no-dev. Siema, Jakub. Kolejne bydle załatwione. Jeszcze się tak do końca nie udało. Ja pierdolę, nie? Co ja tu mam? Jaki kiting. Początek gry, nie? Taki piękny, że odbijam go kolanem. Naprawdę. Mistrowałem, nie mam dodatków innych, też Katonik 2.0 i AB. No dobrze, ale... Pytam Senson. Skąd masz grę? Skąd ją instalowałeś? Jeżeli nie ode mnie, no to też trochę dziwne pytanie, bo powinieneś kierować pytanie tam, skąd grę instalowałeś?
Teraz tam mam scenkę, która pokazuje teleport. Zaczął działać Gram. A reszta od ciebie. No dobra. Masz ode mnie, ok? Teraz mi powiedz tak, instalowałeś tylko to, co było na filmie. Ja po prostu Matię się ma. Podaj Canon. Czyli instalowałeś tylko ode mnie i dostawałeś tylko dosłownie to, co było na filmie? Czy takie minimalne sobie tam... O kurwa. Spolszczenie sobie wgrałeś, takie minimalne. Tam jakieś pliki tam z innych stron. Wydaje mi się, że pewnie tak było. Skoro takie rzeczy się dzieją, nie? Takiej kuli ognia nie masz użyć. Danki, witam się, maneczko. Dobra. Ja nie lubię tego żmudnego początku, robię go już drugi raz od wczoraj. Niestety. Głupia wieża tempa, ale lepsze jest to, że... Gdybym zapisał wtedy za pierwszym razem, jak mi wyszło. Siema, Davinio. Na jakich skryptach? Nie tych najnowszych. Przedostatnich, nie? Nie wygrywałem, bo czytałem, że chłopaki mieli problemy z różnymi rzeczami. To już Senson nie podziała, panie. To już widać, że pomieszałeś pliki. No niestety, no chłopie. Ty sobie zepsułeś grę. Jak jest na filmie instalacyjnym, instaluj według tego. Skrypty są angielsko-polskie. To instalujesz pliki tylko te, które są na filmie, a nie dodatkowe. Jak już sobie podinstalowałeś z polszczenia, to już sobie save uszkodziłeś. Także już masz po ptakach. Karę sobie wymierzyłeś sam. Także już sobie z tym nic nie zrobisz, możesz sobie zacząć od nowa grę. Albo instalujesz z jednych źródeł, albo z drugich. Prosta sprawa. Mieszasz, to powodzenia. Para pokrypica. No to pizza. Dobra, mamy muszelki wyzbierane. Skrabik, dobra. Patrzę. Jeszcze. Muszelki? Jest. Ciężko dosyć w ogóle. Piękne dzięki. Czy będą pozytywne z tego, aby ci dobrze się. Dziękuję bardzo, Bartelon. Dziękuję. Oceniam. Czemu Madża z tobą nie witałem? Chyba Kostaty Janek się mam. To się mnie witałem. Znaczy. On sobie sam już zlinczował ten save'a, nie? Co ja mu mam dokładać? On sobie sam już zlinczował, także... Przepadną mu kilka godzin gierki, to może zapamięta, no. Nie wiem... Po co ja mam jeszcze dokładać cokolwiek? Ja nie zamierzam się tym przejmować. Ja widzę od razu, jaka jest rzecz. Jeżeli komuś tam się jakieś dziwne cutscenki robią, to już wiem, że pomieszał już po prostu, no i tyle. No, mieszane to. Nikt mnie nie oszuka z takimi rzeczami. Mówię, że się tym na co dzień zajmuję. I widzę, co ludzie robią. I tyle, no. Da się dograć DX11 bez... Tak, normalnie możesz sobie DX11 na spokojnie wrzucić. U mnie na grupie masz DX11, wrzucasz go po prostu do folderu system w Gotiku i elegancko, nie? Też na Gotiku wszystkie mody, jakie instalowałem z 12, ale bo to się... Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Mam pytanie, co w dowiązaniu graficznych podobnych wykracza? Mam tylko repliki, wiesz co? Moment, konwoj, czekaj. Teraz sobie na spokojnie przeczytam. Jeszcze raz to na spokojnie przeczytam. Dziękuję ci, konwoju. Powiadam. A mi to donate za szybko znikają.
Zanim traficie pod F11, wykrzacza mi grafikę, muszę resetować grę. Znaczy... Ale co to znaczy, że wykrzacza ci grafikę? Co to znaczy dokładnie? Troszkę to weź mi na czacie napisz, weź to bardziej specyzuj. Co się dokładnie dzieje? Nie potrafi niczego wytrzymać dla siebie. Pokaż. Обжёгшись молоком, будешь дуть на воду. Zajmować się wszystkimi, Chyba, bo Kantar nas na razie nie akceptuje jako... Dobra, działam. Muzyka się skończyła. Chodzi o to, że obraz się psuje. Widać go, ale jest zamazany i nie mogę normalnie grać. Co? Naprawdę? Weź mi wyślij na Discordzie albo na Facebooku screena, jak to wygląda. Może tobie się grafika w ogóle ten trzaska. Może tobie, wiesz, grafika w ogóle coś, nie wiem, szwankuje. Czy... Jeszcze słyszę, takie coś się dzieje. Czy w innych grach masz też tak samo? Głucho bez muzyki trochę, nie? Może być i tak. Ja nie prodaję. Znaczy, szkielety się ulepszają od inta, wiesz? Im więcej masz inta, tym lepsze są szkielety. I potem od 300 inta, jak zdobędziesz, to one przechodzą transformację. Ale czy to są demoniczne, to nie mam pojęcia. Dobra. To mi podasz i ja ten po streamku ci postaram odpowiedzieć. No, wynoś się. Zobacz, co tam się dzieje. Bo chyba, że masz, mówię, jakiegoś kompa słabego. Albo laptopa, bo na laptopie często się dzieją dziwne rzeczy. Ale pierwsze słyszę coś takiego, no nie? Naprawdę. Żeby się rozmazywał obraz, to już w ogóle jest jakaś dziwna rzecz, nie? Prawie 400 i są dalej chujowe. To ucz się lepszych po prostu summonów, nie? Ucz się lepszych summonów po prostu, nie? Dam te dwie, bo i tak będę potrzebował to oddać. Dobra. Mam jakieś sposoby na podbicie retoryki? Nie chcę, by mi Jacka zabili. Książki, nie wiem. Po prostu... to nie rób tego zadania teraz, nie? Po prostu zrób je później. Czekajcie, bo teraz jest za głośna muzyka chyba. Nie rób tego zadania teraz, nie? Siema, Phantom. Nie, nic się nie poprawiło. Dupa jest jak zawsze, nie? No widzisz sam, nie? Zobacz sobie, ile z osób ten oglądających. Wiadomo, nie jest to wieczór, ale jednak jest XD, no. W dalszym ciągu, ale pisałem z YouTube'em, wiesz? Pisałem z YouTube'em. No i napisali mi XD maila, nie? Że muszę się uzbroić w cierpliwość i im jest przykro z tego powodu. Im jest przykro, mi kurwa nie. Także jest totalny szef. Dobra, krecik. Podawiesz jakieś masz mikro? To mikro nazywa się Rode
NT-USB Rodem. O tak dokładnie się nazywa. Także no, bawimy się dobrze, nie? Ale już, wiesz, już kilka dni to trwa. Możesz sobie z ciekawości nawet zobaczyć, jeżeli ci się chce, na filmy. Na filmy, jeżeli chodzi o ten, o ostatnie live'y, ile jest wyświetleń, porównując to do tamtego tygodnia, nie? O, się naprawdę mocno zdziwisz. Polecam zobaczyć, no takie komedii to... Taką komedię to rzadko się ogarnia. Naprawdę. Jest taka media YouTube'a, ale... Ale no tak. Sara sprzedaje broń Onarowi. No i tak dzięki bardzo, bo w sumie mam 72 oceny pozytywne, także dziękuję bardzo. Siema Kajer, witam. Jaką gildię? Najemnik pod dwuręczną będziemy grać na tym Nodefie. Trzeba, ja do niego dojdziemy, bo wcześniej mi wieża ta cudowna pokrzyżowała plany, bo dobrze działa, nie? Jest tam fajna tekstura. A po prostu zabija sobie, tak po prostu, nie? Moja ulubiona klasa magiczna? Moja ulubiona klasa magiczna to mag ognia. Ewentualnie strażnik od runy. Też można powiedzieć, że to jest magiczna klasa. Znaczy bardziej hybryda, nie? Ale i mimo to coś ma tam wspólnego z magią. Ja magiem ognia, niszczysz pan Beliara. Szczerze, możesz nie, bo jakby nie patrzeć się zdobywa lepsze itemy. Czy pan jest taki sobie, tak szczerze mówiąc. Siema Ari. Z runy korzystał nie będziesz, kostur. Szkoda kasy praktycznie na niego, nie? Żeby go ogarniać. Czy chyba tak, wydaje mi się, że nie ma sensu. Jeszcze tym bardziej, że za karmę musisz naprawdę dużo płacić na magu ognia, to nie ma sensu w żaden sposób tego trzymać. Rengaru. Się dzieje. Wyłączyć, bo telefon mnie denerwuje. Powiadomienia. Ahoj, szczurze lądowym. Na morzu, cyk. Jep. Chętnie. To było spektakularne. Skoro mówimy o szpanie Beliara, to szatanek romanty. Pięta sercem Soniaka jest dobra. Znaczy, ona działa na takiej zasadzie, że jeżeli zabijesz na przykład orka, to jest szansa, że pojawi ci się szkielet. Że twój, że jakby summon będziesz miał summona, nie? Na przykład, że zabijesz żywą jednostkę, to jest szansa na to, że przyzwiesz summona. Powiem szczerze, że nie korzystałem z niej nigdy. Więc nie jestem ci w stanie powiedzieć. Ale zawsze to jest jakaś tam ciekawa rzecz, nowa, no. Chciałbym sobie dosłownie zobaczyć, jakby to zadziałało. Tego nie jestem.
Odam sobie do straży, bo... Siema, Demix. Może coś takiego mniej więcej. Będziemy do Farima, potem Martina. Będziemy mieć tą... z głowy. Muszelki. Bieramy wszystko. Pewnie znajdziecie się teraz w gospodzie. Sobie umrę. Tam się niebezpiecznie sobie się skacze. No nie chcę tam iść bez na razie tego. Zaraz zobaczymy. Szepotkę na wytrzymałość, która jest tutaj na górze. Całkiem w porządku. Sprawa. Ja się w ogóle zastanawiam, czy tu czasami nie było mieszka, ale chyba nie. No, po 2H, no. Póki co trzeba do tego dojść, nie? Do tego 2H. Pod SS miecze gidny są spoko, bo on demat. Do miecze HP. Posłużnika świątynego, miecze gidny. Czy one mają życie, nie? One mają życie, więc... nie wiem. No i tak, wiesz... z mieczy się głównie zdobywa w grze, nie? Jeżeli chodzi o dwuręczność Zygmasa. O, nie trzeba korzystać z gildynek w sumie, koniec końców. Także to... To ma takie znaczenie w sumie, że... obojętnie, kim byś zagrał pod dwuręczną, to i tak w grze je znajdziesz. W sumie. Nie ma z tym żadnego problemu. Ile czapka mi gryzie. Może gdzie ogarnąć najlepszy łuk w drugim żale? To sekula oko, bodajże zastanawiam się, czy jest coś lepszego, może w GD czy coś. Sekula oko, gdzie zdobyłeś? Którym to jest łuk? Weź mi po nazwę, bo nazwa mi nic nie mówi. Którym to jest łuk, mi powiedz. Jakiś 2H wiarku, taki BT na drugi rozdział. Z kapitana Drake'a, tylko tego drugiego leci. Jak jest zawalony most, na drugą stronę się dostajesz. Trzeba pokonać tego typiarza, takiego szkieleta, który naprawdę mało bije. Jest boss, który naprawdę mało bije. I z niego wypada właśnie dosyć w porządku broń. Tun. 145 damage'a. No to masz łuk pod mostem, jak idziesz do magów wody w Korinis przecież. Który jest chyba lepszy od niego, bodajże. Musiałbyś sobie zobaczyć. No i Falka masz jeszcze łuk, widzę. No to git. Czy no, Falka jest jeszcze do zdobycia. To jak zostaniesz z tym szefem myśliwych, to dostajesz też łuk, nie? Za zabicie trolla do netbeka, czy też dostaje łuk od netbeka. Co tam jest jeszcze ciekawego? Dawaj, to znamy najpierw intergrienty. Siema, Shadow, siema.
O, gdzie jest Mołe? O, jak się zgubił. Nasz pierwszaczek, nie? Patrzcie, jak się tam kręci. Dziad jeden. Yo, man. Oto twój atrament. Dobra, zawsze mamy spoko. Mamy wykonanego questa. No pod mostem gdzieś do mego wody. W podstawce przed mostem, jak będę tak. A, dobra. Tłumaczysz, okej. Okay? Legolasa. Czemu zaraz Legolas? Znaczy Golas. Ja muszę jej to zastępstwo znaleźć od razu. Może pójdę od razu do tej. Bym tak cyknął martwą harpię od razu. Byłoby coś, nie? Oj, 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 nie tak. Teraz przyłapię Galahad i jeszcze będzie lipka. Mam zadymie swoim skelem, to... Jest, bateryjski, ale ci pomogę. Dobra. Lecimy do góry. Dobra, zbieramy tu pierdoły. Staram się iść szybko z tym. Z lemarątkiem w sumie jeszcze. Nie mam porządny diament. Co się odjebało z zasięgami? No generalnie YouTube szwankuje. I sobie robi, wiesz, oszczędność na twórcach, którzy są mniejsi, nie? Zaczekaj chwilę. Także robi sobie tak zwane czystki na ludziach, których mało się interesuje, nie? Tun, 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 tun. Dziękuję. Mógłbyś mi pomóc jakoś w poszukiwaniach? Siema Piotr, siemaneczko Piotrze, witam. Dun, 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 dun. Będziemy od Zorisa kupić od razu pieprz. Będę potrzebował też boską moc gwiazd w sumie, gdybym chciał poszaleć z maną. Kilka monet gruchocze. Otwierać. Bo tego trochę mamy w sumie, ale będziemy potrzebować dużo. Trzeba też błogosławieństwo. Wszystko. Powiedziałem kwarantannę. Oto to bym powiedział nawet. Oto to. To jest właśnie to. Dobra, mamy retorykę. Ja muszę schować golda, żeby udać biedaka. Jestem biedakiem. Podejdź tutaj, synu. Nic nie szkodzi, synu. Nic nie szkodzi, synu. 7 many, elegancko. Dobra. Szybko do Edy. Po tego... Czekaj, nie gadałem z tym zjebem. Ajajajajaj. Nie gadałem z tym Baltramem. Klient, no. Zaraz cię zaklientuję. Siema Tork. Yo man. Kawę wypiłem. W gorczku pusto. Muszę sobie zaraz nalać. O, z Pablo pogadam od razu. Fajnie. Nie będę go musiał szukać.
A, nie gadałem z Rupertem. Super. Powinienem gadać z Rupciem. Cisza, Tork, bo zaraz odpalę przed czasem. Gdzie jest Alvin i wiewiórki? Yo, man. Chyba nie mam kaski. Żeby nauczyć tej umiejętności. Czy hoczet, kilka monet. Mamy pieprz. Ciężka torba. Nie jest zbyt ciężka. Chłopie, jak on wali tym młotkiem. Weź mu przypierdol. Dobra, idziemy do Edy, może nam zrobi zupę od razu. Nie wiem, czy mam wszystkie składniki, będzie... Ciekawe. No chyba mam. Chyba jest przy tym kotlem. Tam zebraliśmy tej żywności. Świeżej tą. Powinniśmy mieć wszystko. Co tu gotujesz? Mam wszystko, o co prosiłaś. Ale za ten... Wychloła. Z butli. Wychloła z butli. Ulwa. Dobra, idziemy. Idziemy dać Farimowi. I potem idziemy do lasera. Laserem przez las. Przyniosłem ci zupę. Nie! Tam złe rzeczy. Ale to i tak nie ma znaczenia. Tam muszle. Sztuka łowienia. Chciałem tam to pierwsze, ale... No niech będą muszle, no. Nie będzie czarnej perły, ale będą muszle. Zobaczymy z laserątkiem od razu. To jest ważne. Potem się tu wrócimy. Co mało to sobie tego drugiego dnia wykonam gildię zabojców. Gildia zachujców. Laser. We temu mołe przypierdol za mnie i będzie po sprawie. Już nie śmiarnoment Watersuowi. Dobra, idziemy. A patrzcie, jak teraz szybciutko i zgrabnie poszło. Dużo szybciej. Teraz znowu nie kupiłem noża na mięsko, ale przynajmniej mam mięskowanie nauczone, to zawsze coś. To z tamten stream cały się bawiłem w sumie. Choć na to była zabawa. Szopańska. Laserem po oczach. Nie. Napijemy się wody, co by nam się nie chciało sikać. Może zdążę kupić, powinien zdążyć kupić. Ujołki. Elegancko. Zdążymy wszystko kupić. Tego dzika wykajtować stamtąd z przejścia, bo mnie wkurzam. To nie zrobiłem w sumie wcześniej. O, grzybek. Grzybek, grzybek. I co, śmieszne się te grzyby. Ja się w sensie w dobrych miejscach nawet. Laser, nie? To jest to. Jak tu nie można kochać lasera? No nie? Laser to naprawdę ty? Oczywiście. Kto to taki? Kasztaniaki. Nie mam tabliczki. Spokojnie. Nie denerwuj się. Dawaj, nie podniecaj się, Glaser, dawaj.
Siema Watras, siema. Mam chyba już od 20-minutowego posąga w mieście orków. Nigdzie znaleźć, bo on nie jest w mieście orków, sukienko przed miastem orków. Przed miastem orków, przed wejściem po prostu. Na tych terenach, gdzie są po prostu orkowie przed miastem. Tam, gdzie był kiedyś bagienny smog. Dosłownie. Kojarzysz? Nie w środku, przed. Że jak gram uczciwie, na razie nic nie zbugowaliśmy. Trochę się gameplay zmienia wraz z likierowymi zmianami. Takie coś widziałem, nie? Wodka do wytrzymałości. Nadję zapomniałem. Wiecie, rym cim. Szkoda. Ustawmy sobie to na jedynkę. Jedyneczka, czy ja byłem u... Wiecie, co się stało? Stało się dziwna rzecz. Byłem u Ksardupci. Hej, ja. Ty, nie byłem u Ksardupci, porunę. Będę musiał zapierdalać porunę. No nie, jest to za dobro. Zapomniałem. W sumie jakoś tak... Nie gadałem z nim, no. Patrzcie. Dobra, patrzcie, co my tu mamy. Poko, sukien. Ejo. Boże, ja będę musiał biegać, tam jest z powrotem to Zek Devil. Bo nie mam runy. Challenge bez teleportów w returnie. Hej ja. No ja tu tak wrócę, więc na razie na górę nie idę. Własnej gospodzie na blat wchodzić, nie? To jest to. Tutaj skry mamy z szybkie podróży. O panie, mam tam spędził 80 tysięcy lat, nie? To jest NoDefa? Znaczy najemnikiem podwręczną, nie? Cały czas. Nie zdemotywowałem się. Zabił mnie upadek od wieży. Siema kot Karol, siema. Postać aktuat jest skierowany do Skyrima. Nie zmieniałem tej komendy. Dlatego jest Breton pod magię. Jak coś. Gram najemnikiem podwręczną. Jest ta godzina. Teoretycznie mógłbym wrócić do Stardasa. Teoretycznie mogę też iść w sumie po... płytkę aktywacyjną. Uda, dupa. Stypa trochę, bo... Stypa, bo stypam. Dawaj na wieżę, zaraz cię zniszczę. Czekajcie, bo łeb mi gorąco. Troszeczkę. Jakiś zwój, czymkolwiek, żeby cię uderzyć, mam coś. Tylko uderzyć, żeby nie podchodzić na jego blisko, bo... Dziki dzik mnie goni. I mnie chce... Dobra. Elegancką. Wszystko w porządku, tylko poza tym, że nie mamy kurwa runy, nie? Staka lipa, nie bym mógł Sardasa tej runy odebrać, no to już jest kit, nie? A dobra, idziemy po ten, kim jest Breton? Sobie nie wiem, jakąś tam rasą w Skyrimie, która ponoć jest dobra pod magię. Tylko to można oglądać.
że jest jakąś tam rasą niby pod w świecie Skyrima, ale jaką, czym, z czym to się je, nie mam pojęcia. Bardzo. Nie ogarniam tego wszystkiego. W ogóle tam, nie wiem, są chodzące koty, jakieś, nie wiem, latające pszczoły i te sprawy. Ale nowość! Latające pszczoły! No to teraz Kaima to powiedziałeś. Ciekawe, czy Jesse go... A, odesłałem Jesse'ego. Idziemy do tego... Pac-Mana. Patrzcie, robotnicy pracują. 21, oni jeszcze w polu. Chociaż widno jest w sumie. A Lobart pięknie posuwa swoją żonę. Nie pracuję. To są priorytety, tak? Szef Szefuncio. Szefix. Nie byliśmy... O kurde, to nawet... Taylora nie mogę wysłać. No do dupy. Nic, pora zrobić sobie wyprawę do sklepu. Wiśnia. Gdybym nie zdążył ci tego powiedzieć, a mogłoby ci się coś stać, to pamiętaj jedną rzecz. No powiedz mi, czy jesteś gotowy to usłyszeć. Dostałem się. Jebać stare baby prądem. Pamiętaj o tym. W czasie apokalipsy przyda ci się to, jak... No, szybko, bo nie mam czasu. Blor nie jeden, do dupy. Ja czy tak szybko dam radę wszystko zrobić? Nie wiem, dam radę raczej. Siema, Jake. Gucci smile. Wiesz, bo to jest tak. Muszę rozruszać nogi, bo siedzę już dawno w domu i muszę chodzić. Jezu, co chodzi, nie? Kiedy my, młodzi, piękni ludzie, siedzimy kurwa w domu przed komputerem. To i właściwie. A czemu paladyn mnie tu? A dobra, chuj w sumie. Nie, Gabur Adam przekazuje 10 złotych. Poproszę się uczyć otwierania zamków. Czy opłaca się uczyć otwierania zamków na postaci pod siłę? Nigdy. Nigdy tak nie rób. Zawsze otwiera się siłą po prostu. I po prostu masz broń, on otwiera po prostu skrzynię siłą. Zawsze. Skrzynie wymagają dosyć mało siły. W Corinis tak naprawdę mają 60 siły już. Otworzysz każdą skrzynię. Poza tymi takimi specjalnymi skrzyniami. Także to pamiętaj. Nigdy, nigdy, nigdy. I dziękuję bardzo. Mega dzięki. Znalazłem sposób na aktywację kamienia teleportacyjnego. Dobra. Chciałbym ci powiedzieć, że ja... Zdążę tam? Paru godziny? Zdążę chyba. A czekaj, bo pójdę tam. Ale do dupy, będę musiał tam drugi raz wracać. A nie, chociaż... A mogę iść tu. Dobra, to mogę iść w tą drugą stronę w sumie. Okej, okay, dobra, idźmy. Podążaj za mną. No bo taki mi się tekst, taki klasyczny, przypomniał. Ta postać się nazywała... Uwaga, teraz zobaczymy, czy ktoś z was kojarzy gierkę. Jest gra, gdzie grało się, o ile nie przekręcam, Vismerhillem. I on miał taki swój, taki słynny tekścik. Podążaj za mną. O ile dobrze pamiętam. I był jeszcze taki, jeszcze jeden gościu. Taki bardzo charyzmatyczny, z tasakiem, który zawsze mówił: lewa rączka, prawa rączka, i rozpierdalał łeb o ścianę. Nie, nie idę na wieżę jak coś. Nie, chcę jeszcze chwilę pograć. A to sobie zadania od orków, zabicie paladyna? Oczywiście, że tak. Tylko czekasz, aż zrobisz zadanie dla Alberta i potem zabijasz dopiero Alberta. Dopiero wtedy.
Także powiedziałbym nawet jeszcze jak. Mam jedną tabliczkę, więc jest spoko. Spoko Maroko. Troszeczkę udało mi się tak zminimalizować to, że... Dobra, teraz musimy górne miasto odpalić jak najszybciej, nie? Wchodzenie do górnego miasta pozwala mi robić jak chcę. Pokłon w tobie, wkomponowanych w bugach MC. Wkłada dziś likiera na maszcie. On mnie nie słucha. Czy ja tyle kasy wyciągnę? Nie mam z czego chyba. Mieszek Watrasa. Nie ma pieniążków. Patrzę czy... Luterko! O, kochani! Kurwa mać, zostałbym tam w środku, to byłoby nieładnie. No, wynoś się! No, wynoś się! Czego? No, wynoś się! Nie wiem, czy Lutero tu przyjdzie. Pasowałbym. To że się nie kupimy tutaj tego uzdrowienia bestii, bo nie mamy za co. Witaj, mój przyjacielu. Chyba nie kupimy, nie? No, wynoś się. Wambo! Ile ty masz pochodni, gościu? Daj mi jedną. O, idzie nasz pod krawatem, znaczy pod muszką ziomeczek, nie? Jest dla mnie jakaś praca. Pracę bym chciał. Ale mam duży nos. Może byś mi go przekrócił, co? Dobra. Musimy zdążyć wszystko. Idę najpierw tego wyciągnąć, Gerbranta. Chcę zdążyć z tym zadaniem. Musi się Asmal pojawić. Asmalątka, ale myślę, że na spokojnie. Jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Mam nadzieję, że wyjdę. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Wypierdzielej pan. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Widzisz, to nie było takie trudne. Widzisz? Siema Jonasz. To nie było takie trudne. O, leci Fernando chociaż. Fernando. Подожди минутку. Mądra decyzja. Tylko on nie zechciał mnie ją sprzedawać. Już nie znaję po czemu. Patrz jak tamten się zawiesił, nie? To jest tak zwany bieg. Nie jesteś wcale taki głupi na jak... No chodź. No wyłaź z domu, Gerbrand, bo nie mamy czasu. Nie ma strania po agreście. No co za kloc jeden, no. Ty pracownik, mów się to... Szybko! Gerbrand! Zrozumiałem, proszę pana. Oczywiście. To mam przed 23, jest dobrze. Nie nużna Xarda, co? Ciebie? Ach, jak cudownie ten serek KMB. Kurwa mać. No nie na tą poręcz! Kurwa, jeszcze bym spadł, bym się zabił. Popatrz jaki on jest, kurwa, głupi. No właśnie, tu nie ma czasu. Tutaj mało osób? Ogólnie jest mało osób teraz, Jonaszu, bo... Zasięgi, wiesz? Zasięgi YouTube, te sprawy, dalej nie działa nic. Także... Jak to powiedział... On... Pan z YouTube'a... Czekaj. No i czekam.
Tam. Jeszcze się tutaj nie zabiłem, ale jak się zabiję, to będę pewnie chodził od innej strony. Davinio! Nie ma Zartin. Davinio! A co to tak ostatnio? Patch of Exile grasz cały czas. Chyba ci trzeba destylację zrobić, mi się wydaje. Siema Remol. Chyba ci trzeba destylację zrobić. To patrzę, kiedy nie wejdę? Kurwa 24 na 7. Tobie też destylację zrobimy. Bo nawet na Discorda zapomniałeś o kolegach. Dobra. Dobra, ja ci zapamiętam. Dobra, zaraz wam zrobię wszystkim destylację. Koniec. Ciao, koleś. Siema. Patrzycie. Wszystkich zdegraduje, kurwa, do takiego maciupieńkiego. Tak, do cholery. To naprawdę ty? No, ale udało się przynajmniej nadrobić wszystko, co robiłem ostatniego czasu. Ta destylacja. To się nie pytaj się, bo nie ładnie tak wtykać w nos nie swoje sprawy. Chodźcie, kółki. Muszę iść do martwej harpy. Dwa bydlęcia poszły? O. Patrz, spał se spokojnie i go poszli go zabić, no. Dzięki za subikan. Kolejne bydle załatwione. I tak Legion to była najlepsza liga? Ej, nie wiem co chodzi, tak. Znaczy, że Poe to dobra gra, to jedno, ale... Ale nie można zapominać o przyjaciołach. Straż! Siema, Asmalek. Poczekaj, bo ja sobie tego skórki tego podpierdolę. Tak, to ja, to nie ja. Proszę weź ten mieszek. Siema, Shuri. Shuri, Shura. Siema, Kelio. Albo tak zwana Shuralla. O, Nigel, widzę, że przed snem musi sobie się zdestylować właśnie, nie? Special. Jęci ci Koragona. Wszystko elegancko. Tun, 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 tun. Nie Gorad Xardasa. Jęci Koragona i patrzcie. Od razu Koragon za ladą i tu mówi, nie? Elegancko. Dobra, dawaj piwo. To piwo jest świetne. Dobra, 9 many. Idziemy po naszyjnik. I mamy to, co potrzebujemy. Czyli manę na to, by mieć manę. Jest jakieś zadanie na spalenie zapasów paladynów. To chodzi o spalenie zapasów w zamku? Tak.
przychodzisz, jest w odpowiednim miejscu do naciśnięcia, wyciągasz pochodnie i klikasz lewy przycisk myszy i bezimienny niczym przycisk albo wajchę pociąga i pali wszystko. Choć jakkolwiek to brzmi dziwnie, tak właśnie to wygląda. Dobrego dnia. Zostań na chwilę i poruchaj. O, węgiel był tutaj. Ciekawe. Aurobota na HD. Powinien przeżyć najgorsze mapki. No i cyk. Izelor, patrz. Robimy ci screenka. Izelor. Jeb za oszustwo. Na botach już ciśnie. Wysyłam do Patch of Exile. Banują cię. I... I potem... Żeby znaczy niebezpieczeństwo wysadzić zamek. That's right. Chciałem wściekły. Yo man. O. Bezimienny odpierdziela pajacyki. Tun, 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 tun. 15 życia mam. Ale spoko. Szkoda, że mnie kurwa wieża zabiła, nie? Jest takie smutne. Że hej. Be wieża. Nie wiem. Likier musi to naprawić, bo... Szlak mnie trafi za... To jest w ogóle... Czekaj, co to jest jutro? To jest piątek, nie? O tak. O, jak wyskoczył zwinnie. To nie zdarza się zbyt często. Wieża śmierci. No... Wieża, dla której warto żyć. Wieża bardziej niebezpieczna niż król. No żebyś wiedział, no. Jeszcze na bossach nie wypierdalam. Siema Fanti. A na jakichś beznadziejnych, nie wiem, teksturach się wywalam zawsze. To jest, nie, to jest standard. Ale patrzcie, jaka dziwna zagadka. Nie leżał tu wcześniej pierścień, a teraz leży, nie? Miałem robić do szkoły, ale zobaczymy, okay, mamy live'a. A niedługo, bo za chwilę będziemy kończyć sobie. Głodny się robię. Nic nie jadłem dzisiaj. Taka mnie choroba dojebuje. Mi się nie chce nic potem. Czekaj. Czek, czek, czorek, czek. Wezmę sobie smażone mięso. Trzymałości w sumie teraz ten. Dobra. Dobra. Nas nie dogonia. Grenadli żeśmy też nie ten. Nie rym, cim, nie. Też nadję rym cim, bo... Bo jeden wytrzymałości jest, jakby nie patrzeć. Tu mam też potkę w sumie. Czy coś tam mamy? Dobra, fajnie. Mamy amulecik Drakila. Świetna sprawa. W końcu mogę coś robić. Pojebaszyć możemy coś. Nareszcie. Dobra, idziemy zapisać. Która jest godzina? Pierwsza w nocy. Możemy się przespać w sumie. Tak, dziewiąta to będziemy się w sam raz, nie? Możemy sobie coś zjeść. By nas nic nie zjadło. Coś wypić i będzie elegancko. Palny szef. Dobra, siłka. Nie jest zła. Live. Za chwilę, jak to tak? Aż krótsze robię live zdecydowanie teraz. To co wbiłem? Idziemy zobaczyć, czy...
Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. To opowiada takie rzeczy. Ale tam, gdzie stanął Adanos? Mam zapisane, próbuję otworzyć Uragonowi. To jestem do sprite'a, ty pragnienie. Najważniejsze jest to, że mam 21 many, to jest fajne, bo możemy tym dużo robić. Nie kończ. Musisz być bardziej czujny. W sensie, że ja czujny. Czujny. Ale na co mam być czujny? Dobra, idziemy do Piotra Franceskiego. Do jego domu, do jego demu. Yo, Axo. Axo, jaki level? Jebaszony czy nie? Co żywe, winy i zwierzęta, dupa i owce, a na samym końcu powstali czarni. Ze wszystkiego, co Wukta stworzył, ale jednocześnie był wkurwiony, że zrobił czarnych. Siema Jakub, yo man. Witaj. Mam dość Pirokara. Patrzcie, jak ładnie, efektywnie młotkiem nabijali do rytmu w Korinis, nie? Oni mają, wiecie, tutaj puszczoną muzykę, nie? No bo padłeś? Padłem, no i... Zacząłem jeszcze raz? Dalej będę grał... tą samą postacią. Padło mi się, no niestety. Jeszcze poradzę na pustynię do nosa, bo niedługo. Ale będę tam, wybierasz się pierwszy raz, jakaś to bardzo wymagająca lokacja. Dosyć, sporo. Tam generalnie wchodzisz po to, żeby poukradać rzeczy, a nie robić jej bardziej, nie? Siema Kenobi. Także tam wchodzisz sobie po to, głównie, żeby pozbierać tabliczki i uciekać, głównie. Tam się wchodzi właśnie po to. Są potwory dosyć silne i powinno się robić dużo później. Ale są tam bardzo spore bonusy i się opłaca nam na pewno pójść. Tylko się rozgląda. Ty... O nie, zjebałem. Czekajcie, zjebałem coś. Zapomniałem o tym jebanym stroju. Jest procent w dwuręcznych to na pustyni? Znaczy nie wiem ile jest na pustyni, ale ogólnie dwuręczną da się wbić około 30% w sumie. Ze wszystkich bonusów, także całkiem sporo. Ład i chaos i równowaga. Podoba ci się mój dres? No to właśnie z Karlem nie mam od razu misji, tylko jak debil musimy mieć dopiero właśnie misję na rekomendację, no jest takie dziwne. Chyba nie otwieram tego, bo i tak nie zdobędę tego mieszka, bo Grita będzie mnie biła tymi swoimi ramionami. Interesujące i dziwne w jednym momencie. No chyba wszystkie zadania pobrane, nie? Czekaj, ile mam retoryki, żebym się czasami tu nie popierdolił? 13. 15 chyba trzeba mieć. Chciałem muszę z Ignazem najpierw... O Boże.
U mnie w domu? Oho! Uderzyliście w stół i nożyce się odezwały. Teraz macie przejebane. No to współczuję wam. Ej. Perfekcyjne opanowanie gotika pozwala mi robić jak chcę. Ha, no nie, przecież no muszę z tamtym dzbanem pogadać, zapomniałem. Kurwa, co ja robię? Wszystko na odwrót. No wszystko, kurwa, no nie. Czy nie zebrałem kielicha? Szlak mnie trofi normalnie. Rostus. Miałem iść do Galahada, nie pogadałem. Oj Boże. Pierwsza myśl zawsze najlepsza, muszę się tego trzymać. Oto jedzenie. Fernando potrzebuje pewnej książki. Co ty pierdolisz? Jakiej? Ja tej statuetkę oddałem? Idę szybko dać mu niepamięć, bo jeszcze rozgada po Corinis, że go kurwa okradłem, nie? Otworzę mu zamek. Cześć. Zadziałało? Naprawdę? Masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? I taką drobnostkę malutką. Ignas kazał ci się przypomnieć, masz mu otworzyć zamek. A, no tak, zapomniałem. Dobra, to ja już do niego pędzę. Ty nie ruszaj nic w domu, nie mam drzwi, to nie zamknę. Swoją drogą, czy im kurwa nie piździ do tych domów? Czemu tutaj nie ma drzwi? Gothic to jest chora gra. Nie ma drzwi w ogóle. Mu jedzenie. Miałem tą opcję, chcę dawać nagrodę, ale... Mik, mik. Nie ma, czat mi nie żyje. Nie wiem, co się z czatem dzieje. Tęsknię za wami, czaty. Ejo, hejo. Czekaj tylko, ty bydlaku. Chodźmy się na turykę. Interesne. Retorycznie jesteśmy wyszkoleni. Chowamy. Jak jaja osła. Dobra, idziemy do Lemara. Idę do Lemara. Jak mu dupa świeci? Chyba cyk. Damy. Niciła nowa. Yo man! No dawaj, no хорошо. Elegancko. Nie wiem, czy naciskałem już tutaj. No, chyba nie. Chcemy sobie otworzyć zamek. I lata jakiś debil, nie wiem, z niebieskim czarem i on takie coś patrzy, takie coś. Ale mam chujową pracę. Muszę kurwa tu stać i patrzeć na tą ścianę ciągle. Ja pierdolę. Nie wiem, coś czat się nie odzywam. I mi się zaciął czat w takim razie. Pewnie tak się stało. A Kajma pierdoli sam do siebie. Albo może mi się nie zaciął? Halo, wy w ogóle żyjecie? Jest ten stream? Halo? Nie wiem. Ostatnio wściekły napisał 8 lat temu wiadomość. Ja nie wiem, co się dzieje.
Może nie można pisać w sumie? Raz tak było kiedyś na YouTubie, pamiętam. Nie można było pisać. Ej, mrugnijcie okiem, jak pisać nie można. Pewnie pisać nie można. Może, nie wiem. Czy już skaczemy na wyższy level, nie? Wiecie co chodzi? Już wyższy level. To jest smutne. Nie, ja chcę tam dostać się. To ja spróbuję coś napisać w ogóle. Teraz dowiem się. Albo mnie wszyscy w chuja robią. Ale niemożliwe, żeby się 60 osób zgadało. Więc nie wierzę w to. Ja napisałem. No napiszcie coś, bo mi już smutno jest. Kurwa! Likier! Jak ja cię nienawidzę, ty gnoju! Wszystko jego wina. Kurwa, napchał jakiś beczek jebanych. Teraz trudniej mi się jest przebugować. Jak mi jest przykro. Kurwa, chyba rekord streama, 62 osoby, witam serdecznie, elo, pogadamy sobie, bo nie można pisać chyba, nie? Nie wiem, co wejdę na Discorda, bo widzę, że... Czekajcie, jak ktoś jest i słyszę, co ja talking about, bo ja nawet nie wiem, czy jest kurwa stream, szczerze powiedziawszy, nikt się nie odzywa. Nie wiem, czy można pisać w ogóle, nie wyskakuje jakiś błąd, ale nie wyświetla wiadomość, to zdecydowanie. Więc wejdźcie na Discorda i napisz coś na czacie globalnym, czy coś się tam dzieje, bo ja wchodzę właśnie na czat globalny. Mnie w ogóle słychać, nie? Hello? Dobra, mamy czat na czacie globalnym. Także piszcie na czacie globalnym, jak będę czytał wasze wiadomości, nie? Wypierdolił czat. Świetnie! Dobrze działa YouTube! Co wy kurwa chcecie? Na pewno naprawią. Dobrze działa YouTube, no. Jak mówicie? O. Likier. Patrz tu, once again, man. Dobra, będę czytał na tym, na Discordzie wiadomości. Umożliwię wam, wiecie, bo żeby teraz wysyłać wiadomości na YouTubie, to musicie mieć konto premium, nie? I musicie mieć oczywiście, wiecie, musicie mieć oczywiście donate musicie wysyłać, wiecie, money musicie wysyłać, nie? Żeby pisać. Także no niestety nic wam nie poradzę, ale ze względu, wiecie, dobry streamer, family friendly i te sprawy, udostępniam wam za darmo na Discordzie. Jak ja kurwa kocham ten YouTube, nie wiem. Jakież to jest piękna platforma. I na mojego internetu, nie wiem, ja tak popatrzyłem, patrzę. No nikt nic nie pisze, raz, drugi, trzeci cię mówię. Kurde, sobie myślę tak. No raczej, kurde, by tam nie robili mnie chyba w konia wszyscy, nie? Ale no, tak myślę sobie. Spoko, konwboi. Konwboi, muszę ci dać żółtą rangę. Jak coś. Bo ty byłeś czerwonym kiedyś. Ale jak ktoś był czerwonym, a już nie jest czerwonym na YouTubie, to ja to aktualizuję, więc daję ci żółtą rangę. Jak coś. Tego. Będę musiał cię z listy przyjaciół wywalić.
Dobra. Widzę, że udało ci się dołączyć. Znaczy nie. Jest coś takiego, że jest... jest tak, aktualnie jest nowicjusz, mag i arcymag. Jeżeli jesteś arcymagiem w czasie rzeczywistym, to znaczy masz kolor czerwony na Discordzie i wszystko. W momencie, gdy przestajesz wspierać na przykład, to zostajesz żółtym po prostu kolorem. Nawet jak już nie masz sponsora kupionego. Taki jest układ. Jeżeli byłeś magiem i nowicjuszem, to dostajesz bezpośrednio kolor żółty po prostu i tyle, nie? Więc jeżeli ktoś po prostu wspiera na tym największym pakiecie, to po prostu dostaje ten kolor czerwony i ma tam dodatkowe takie prawa administracyjne. Przyjaciel, bliet. Pokaż co masz. A ja tak samo miałem. Co mi... A, dobra. No bo to nie robię, piszesz? Chcesz się uczyć karierze, że jak gram pod siłę? Nie, odpowiadałem już na to pytanie dzisiaj. Nie uczymy się kradzieży kieszonkowej. Kradzieży, jeżeli gramy pod siłę, bo jest to nieopłacalne. Zagadka rozwiązana. Wiecie, mamy rekord, patrzcie, 63 osoby na live'ie. Niesamowite, nie? Co tu się dzieje? Dobra, elegancko. Perfekcyjne opanowanie butika. Cyk. Cyk, myk, 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 cyk, cyk. Co, ja bym miał dzisiaj już taką fajną postać, ale z racji z tego, że upadłem na wieży na głupi rej. To niestety musiałem powtarzać dzisiaj wszystko, ale koniec końców wyrobiliśmy się ostro, nie? Wyrobiliśmy się dosyć ostro. Całkiem w porządku. Ja ustrzała. A nie, znowu bawię się na YouTubie. Bawię się na YouTubie. Rozmawiam ze czatem na Discordzie, bo na YouTubie się nie da pisać. Cudowna strzała. To jest cudowna strzała w mój kanał, nie? O, tak bym powiedział nawet. Bez oczywiście obrazy i podtekstów, nie? Bo ciebie szanuję, wiesz o tym. Ale coraz bardziej zaczynam się śmiać już z tego wszystkiego, nie? To jest jeszcze tak mnie śmieszy wszystko, ale ja nie wiem, jeszcze chyba mem zrobię z tego, kurwa, co mi napisali na ten. Uciekł mi 50 sztuk złota. Ja pierdolę, chwała bohaterom. Tak, do cholery. Oj, Marysia nawet pisze na czacie globalnym. A to jest nowość. A mistrz kręgu rowerów powiedział, a Kaima i Love Y.O. duże czarne serce. Co to było? Co? I co to było? Kurwa, jak to się... Co? Co to było? Jak to zrobiłeś, Jakub? A mistrz kręgu rowerów powiedział, a, to ja Jakob Kaima. What? Nie! Co wy zrobiliście? Jak, co? A mistrz kręgu rowerów powiedział, a, na PW ci wyślę. No nie! Co ty zrobiłeś, Jakub? Jakubie! No wiesz.
A mistrz kręgu rowerów powiedział: a, zobacz co ci na PW napisałem, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i o uśmiechniętych oczach. Ej, nawet temu nie, nawet im nie mów. Ej, nawet im nie mów, nie? Proszę cię, jak Jakub, kurwa, jak im powiesz, jak to zrobić, to degraduje cię, nie? To cię degraduje, nie? Nawet im nie mów tego, nie? Nie, no co? Dzięki, chłopcze. O. Piękne dzięki. Czekajcie, bo już czytam. A mistrz kręgu rowerów powiedział: a, to jest do własnych celów XD. Do własnych celów. Czekajcie, już dziękuję za donate, już czytam. Bo w donajcie, bo prosił Inosam. Kajma, taki protip do złodziei. Może się bezpośrednio bez hotelu. Skaczmy koragana. Tam jest takie fajne płócienie tekstury, które można się wbić. Chyba wiem, o które ci chodzi. Tak jakby od zewnętrznej strony. A dzięki bardzo za donate'a. Wiesz co, ja generalnie nie próbuję... Powiedział. A, ciekawe czy działa. Kurwa! Dobra, wyłączam ten czat. Nie wyłączam ten czat. Takiego chuja. Za czytanie tekstów się płaci. Nie, kurwa, za darmo. Dobra, nie, wyłączam. Tyle. Pogadaliście se, na razie. A mistrz kręgu rowerów powiedział: a, ja mu Kajma nie powiedziałem, niezadowolona twarz z otwartymi ustami. A nie! Nie! Dlaczego? Niezadowolona twarz z otwartymi ustami, nie? Jakubie, zrób mi loda! No, co? Mistrz kręgu rowerów powiedział: a, Jakubie, zrób mi loda. O bogowie, walka, ja pierdolę. God damn it. Ja cię pierdolę, nie? Masakra. Czyli go zabijemy w ogóle? Do gościa? Gorzej by to w sumie brzmiało, jakbym powiedział to Marysi, no nie? Czy lepiej brzmi jednak do Jakuba? A mistrz kręgu rowerów powiedział: a, czat, widzę, że dobrze się bawi na Discordzie, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i o uśmiechniętych oczach. O uśmiechniętych oczach? Ja pierdolę, co? Co? Czekaj, ja już się przez was pogubiłem, nie? Co mam robić? Nie rozśmieszajcie mnie, bo gram no defa. W ogóle 100 ocen mamy, dzięki bardzo. Sporo jak na... Nie zapisałem, ale... Dobra, zaznaczę to. Zobacz, napierdala jak złoto teraz, nie? Jak przeciąg w balkonowym. Ciekawy jestem, czy się zamienił w zębacza, czy bym go pokonał, ale wolałbym nie próbować, bo nie, bo on bije dużo, nie? Napi nie. Dawaj, taki czat zawsze, zamiast na YouTubie, to na Discordzie. Nie, bo wiesz, jakby ktoś wbijał, to... nie ma Marysia! Nie no, szlak mnie trafi. I Marysia przeciwko mnie.
Nie wiem, jakby Mills się po prostu zabił, nie? Mamy problem, guys, bo... Dobra. A mistrz kręgu rowerów powiedział, a, nie dam nawiasów, bo wtedy za duży młyn jest, uszanujmy Kaimę, zrobiłem tylko po to, żeby było śmiesznie. No nie, Mills mnie goni, no spierdalaj! Patrzcie na to, co się dzieje! Ja on tu nie spadnie, bo to... Da radę, bo to jest ten płotek, nie? Mills to złodziej, bandyta! No gin ty chamie! Patrzcie na tego żółtodzioba! Cześć, żółtodziobie! No patrzcie na to! Every day I'm shuffle. No kurwa XD! Alarm! A, debil sp... aha. Jego kurwa zaatakuje, to pewnie cała gwardia narodowa mnie też przy okazji. Tylko tymi zwykłymi zwojami rozwalić. Ale nie bardzo będę mógł chyba. Nie wystarczy mi ich, nie? No raczej Rachel. Chyba strzał mi chyba wystarczy. A mistrz kręgu rowerów powiedział, a, guys, zostawcie ocenę pod filmem i subika, jak ktoś nie dał, uśmiechnięta twarz. No dawaj, pokażę już, na co ty sposobien. Nie wystarczy mi strzał! Jeszcze on kurwa nie trafia! No jebany Mills. No trafij go, ty dzbanie! No dawaj, pokaż już, na co ty sposobien. A mistrz kręgu rowerów powiedział, a, Kaima 5K subików wbiłeś, gratulacje, duże czarne serce. Serio? 5K wbiłem? Dziękuję bardzo. Spok champik, dobra, udało się go zabić, nie wiem, w jakichś oparach śmiesznych. Dziękuję bardzo. Jest, leży Mills na gówno zwoje. Dobra, mamy lampę Aladyna. Dziękuję. Mega dzięki. W tych ciężkich czasach dało się coś zrobić. Dobra, idziemy jeszcze po... W
sumie jest fajne miejsce na blocking tego dzbana. Całkiem taki ten. Ten Discord to jest XD, nie? Ale wy też to słyszycie, to co mówi ten? Jak to Jakub wysyła? Też to słyszycie? Czy nie? Na Discordzie? A mistrz kręgu rowerów powiedział, a, tak słyszą. Ja to muszę wykorzystywać na wiadomość o streamie, nie? Będę takie coś. Uwaga, uwaga. Wszyscy kajmaczaninie. Na rozkaz wielmożnego Kajmy Wielkiego ogłasza się, co następuje. Streamek w niedzielę o godzinie 19. Wszelkie niewbicie na streama równa się z banem, degradacją i innymi chujostwami. Totalny szef. Trzeba to wykorzystać na swoją. O, wróciło. Na YouTubie wróciło. Za na YouTubie. Dobra. Ale ja powiem tak. Wróciło na YouTubie, ale będę sobie kończył. O, bo tak. Także dziękuję za oglądanie. Fajnie, że byliście. Dzisiaj już wieczorem już nie będzie streama. Więc bawcie się dzisiaj dobrze. Jutro stoi wszystko pod znakiem zapytania. Się wszystko okaże. Zobaczymy, jak to będzie sobie wszystko funkcjonować, ale będę informował wszędzie, gdzie się tego da. Także spokojnie, na pewno zobaczycie. Śledźcie na pewno Facebooka i Discorda, bo tam na pewno info się pojawi na 100%. Nawet jak nie dostaniecie powiadomienia, to zawsze sprawdzajcie, czy jest, bo streamy są głównie codziennie, także luzik. Dobra, na razie, trzymajcie się i życzę dobrej nocy i w sumie miłego wieczoru.